Cześć, zapraszam Cię do obejrzenia, wysłuchania kolejnej rozmowy z cyklu Porozmawiajmy o marce. Moim gościem jest Maciek Martowicz, znany dzisiaj jako coach Samo Zło. Cześć Maciek. Cześć Łukasz, dzień dobry. Ja nie będę długo opowiadał o Tobie, ponieważ Twoje bio jest pod tym filmem, a poza tym jesteś już chyba dosyć znany w środowisku. Ja też z radością obserwuję twój wzrost rozpoznawalności, no bo obserwuję cię w mediach od dłuższego czasu. Dla mnie jesteś trochę takim człowiekiem orkiestrą, bo tak jak się wczytuję w twoje doświadczenie i w twój zakres kompetencji i w to, co możesz zrobić dla klientów, no to jesteś niewątpliwie orkiestrą. Ale ja bym chciał cię poprosić, żebyś to ty powiedział, kim dzisiaj jest Maciek Martowicz. Okej. Okay. Ja powiem tak, to jest ciekawy, pewnie jestem w jakiś sposób ciekawym przypadkiem, bo w tym środowisku, powiedzmy marketingowym ściśle, twoim środowisku, waszym, mówię trochę waszym, bo waszego pokolenia, przede wszystkim jestem zdecydowanie najstarszy, jak mi się wydaje. Od bardzo dawna nie spotkałem nikogo starszego od siebie, a nawet w moim wieku. Dla wszystkich, tutaj przypomnę, ja skończyłem wczoraj 54 lata, a na przykład Paweł Tkaczyk, którym jest no guru, prawda? Guru brandingu, storytellingu, guru w ogóle marketingu w Polsce, wbrew pozorom jest 10 lat ode mnie młodszy, czyli ma 45 lat. A przeważają jednak ludzie, powiedziałbym, spotykam najczęściej ludzi między tam 35, a nawet młodszych, między 30 a 40 rokiem życia. I to jest tak trochę, że jak powiedziałeś, że rozpoznawalny, to pewnie w tym środowisku to zaczynam być może rzeczywiście rozpoznawalny w ostatnim czasie, no bo ja długi czas jednak byłem człowiekiem związany z korporacjami i w korporacjach takie jest powiedzenie, przepraszam, bo telefon nie włączony. Tutaj dzwonią. A w korporacjach jest troszkę tak, że jesteśmy przez wiele lat na przykład, możemy być nawet jakimiś ekspertami, ale często jesteśmy znani w naszym biurowcu albo w tej branży, prawda? I tak pewnie wiele lat było ze mną, mimo że zajmowałem tam się marketingiem, sprzedażą, takie stanowiska. A bardziej, prawda, ta moja rozpoznawalność pojawiła się właśnie w ostatnich latach, kiedy już zacząłem pracować samodzielnie. Czyli to też znowu takie przejście, jak mamy często do czynienia, że ludzie z korporacji, ja jeszcze po drodze byłem potem. My się poznaliśmy tak zresztą z Łukaszem, jak już wróciłem z Warszawy do Trójmiasta i byłem już kimś takim, co się nazywamy interim manager, gdzie wchodziłem do firm na długoterminowe zadania, naprawy, poprawy, zwłaszcza w tych obszarach marketingowo-sprzedażowych. A od 5 lat mam już własną firmę i pewnie wtedy, szczególnie gdzieś tam od 2-3 lat, gdzieś ta moja marka już osobista, ta moja rozpoznawalność, bo ona zaczęła mi być potrzebna po prostu. Zrozumiałem, że ona będzie mi potrzebna. I dzisiaj, jak mnie pytasz, kim dzisiaj jestem, no to odstawiając całą historię moją, no to dzisiaj uważam się za takie, tak, wszystko chyba na ten temat jest na LinkedInie najlepiej napisane. Uważam się, że jestem strategiem marketingu, strategiem sprzedaży. Oczywiście dla moich klientów opracowuję strategie marketingowe, ale także strategię sprzedaży. Pracuję nad strategiami marek, nad brandingiem. Także coraz więcej nad strategiami marek osobistych, nad personal brandingiem, bo jest jakby coraz większe zapotrzebowanie, menadżerowie, a także prezesi już zarządy, menadżerowie C-level jakby zauważają, że to jest ważne i potrzebne. To robię takie rzeczy, ale robię także, prowadzę także rzeczywiście, bo mam doświadczenie spore w sprzedaży, w zarządzaniu dużymi strukturami sprzedażowymi, handlowcami w różnych branżach, prowadzę szkolenia ze sprzedaży, ale tak dużo rzeczy związanych z tym nowym, z transformacją cyfrową, z digitalem, z social sellingiem. Czasami także z przywództwa, no bo ktoś czasami się zorientuje, że mówi, kurczę, przecież pan był 25 lat dyrektorem i to nawet taki wielki film, no to pan chyba coś tam kuma o przywództwie. Ja mówię, no chyba coś tam kumam, bo i pokończyłem i chyba mnie tam zatrudniali, to mogę też coś takiego zrobić. I to się zdarza, a mam też a tu już w ogóle takie pobocze, o którym ty może nawet nie wiesz, ja mam tam certyfikaty coachingowo-mentoringowe,
ale nie zajmuję się absolutnie żadnymi coachingami, takimi pop coachingiem, ani coachingiem jakimś osobistym ludzi. Absolutnie zajmuję się coachingiem lub mentoringiem menadżerów. Najczęściej to są menadżerowie, którzy młodsi ode mnie, którzy nagle bardzo szybko obejmują jakieś eksponowane duże stanowisko, które wiąże się z nowymi zakresami obowiązków, odpowiedzialności, często z dużym zespołem, bo na przykład kierowali 4 osobami i nagle muszą poradzić sobie z zespołem 50 albo 100 osób. I to mi się zdarza, że robię łącznie nawet z prezesami. Także rzeczywiście taki trochę może multi, natomiast powiedzmy sobie szczerze, wszystko jest w obszarach dwóch: marketing, sprzedaż i customer experience, obsługa. Ale to się, jak sam wiesz, Łukasz, to się tak wiąże dzisiaj, że to właściwie nie może istnieć bez tego. To pewnie tak. No i szkole też social mediów, nie? Bo po prostu 9 lat temu, w odróżnieniu od wielu moich kolegów, koleżanek w moim wieku, no niestety dużo z nich, z tych osób, oni wtedy to zlekceważyli. Ja się nad tym pochyliłem, wtedy nawet trochę się śmiali ze mnie, co ja robię, po co czas marnuję na te Facebooki i tak dalej. No ja, jakby się okazało, że to nie jest narzędzie, nie było narzędzie, w którym będziemy tylko pokazywali sałatkę, co zjedliśmy i jak na imprezie było, tylko że stały się to poważne narzędzia marketingowe, prawda? No i od tych 9 czy już prawie 10 lat uczę się tego codziennie. Mam taki nawyk, że uczę się między 6 a 8 rano, 2 godziny z rana jestem zawsze w online. To tyle pewnie. No. Wiesz, to tak jak ja obserwuję, to ty mówiłeś o rzeczach, czy zajmowałeś się rzeczami, zanim one stały się dla niektórych modne. Bo ja sam miałem takie przekonanie na początku, kiedy twoja rozpoznawalność w mediach społecznościowych rosła, że kurczę, co za wariat, nie? Komunikacyjny. To jest jakieś szaleństwo, to co tak. Ale im więcej jakby tak poznawałem tego świata, gdzieś tam rozmawiałem z ekspertami z zagranicy, głównie w trakcie tych moich rozmów anglojęzycznych, czytywałem się w literaturę tą zagraniczną, to dochodziłem do wniosku, kurczę, że to jednak jest to. Tak to się powinno właśnie robić. I zwłaszcza jak to robisz konsekwentnie, no to przynosi później swoje... To jest bardzo ważne słowo, które użyłeś, że cholernie ważna jest konsekwencja. Bardzo. No tak, żeby się nie wystraszyć, powiem ci na... Tak, żeby się nie wystraszyć, żeby nie zejść z tej drogi. Jakby na potwierdzenie twoich słów i tej twojej też zmieniającej się opinii, był nawet wczorajszy dzień na Golden Marketing Conference, bo naprawdę było parę wystąpień łącznie z Pawłem Tkaczykiem, który też ewoluuje w różnych poglądach. I wczoraj było parę, ale nie tylko Paweł, jeszcze, gdzie dokładnie słuchałem to i uśmiechałem się trochę wewnętrznie, bo też zauważyłem, jak wczoraj podkreślali, no to byli bardzo fajni, wybitni eksperci w różnych dziedzinach, jakby podkreślali nagle to, że to, co ja intuicyjnie wyczułem, że to trzeba robić, to oni teraz mówią, to trzeba tak robić. To trzeba tak robić. Paweł podkreślał jeszcze jedno wystąpienie 3 razy. Jak robicie social media, firmy, marki, które robią, jak macie je robić, jak robicie takie nudne, to lepiej nie róbcie ich wcale. To jest bez sensu. Obrażacie swoich klientów, słuchaczy, bo w pierwszej kolejności ludzie wchodzą tam po rozrywkę. Musicie to sobie uświadomić, a nie po to, żebyście im tam prowadzili wykłady takim językiem i nie dziwcie się, że to u was nie działa. I wiesz, jak oni to mówili, to się troszkę uśmiechałem, no nie? Bo że jednak ważne jest to, żeby to, co nazwałeś, bo wczoraj bardzo mnie wzruszyłeś tym i uśmiechnąłem się, że to bardzo sobie cenię, bo ja podejrzewałem tak, wiesz, znam siebie i ludzi, że wielu mnie miało, a niektórzy nadal mnie mają za wariata, prawda? Ale z czasem niektórzy właśnie tam zmieniły się ich opinie. Na LinkedInie mam sporo takich przypadków, że na przykład 1,5 roku temu ktoś mnie miał za totalnego wariata, a dzisiaj jesteśmy bardzo dobrymi kumplami, łącznie z tym, kumplami takimi zawodowymi, łącznie z tym, że oni też dokonali pewnych poważnych zmian. I to oni mi nadali tą drugą ksywkę, jaką mam na LinkedInie, Pirat LinkedIna, która jestem w ogóle z niej bardzo dumny. Super, a wiesz co, generalnie mi się wydaje, że ludzie wolą bezpieczne drogi, nie? Nie lubią tego ryzyka, albo po tych takich pierwszych słowach, jakiejś takiej krytyki, czy tym takim negatywnym odbiorze ze strony, nie wiem, ludzi, słuchaczy, rynku, no to zaniżają swój, znaczy zbaczają z tej drogi, którą objęli, no bo tą bezpieczną jest zawsze pewnie łatwiej. A ja jestem bardzo ciekaw, czym dla ciebie jest odwaga w komunikacji? To bardzo dobre pytanie, Łukasz, ponieważ ja teraz pracując z klientami, moimi klientami
Są bardzo różne firmy. Dzisiaj, jak spojrzę na moje portfolio, jakich mam klientów, dobrze, branże, to łatwiej byłoby mi już chyba wymienić branże, z którymi nie pracowałem jeszcze, niż z którymi, tak dużo z tych różnych, z którymi już pracowałem, prawda? I rzeczywiście ja często wstępne jakieś spotkania, rozmowy, po pierwsze, na mnie decydują się ci poprzez to, to jest też, może powiem, to jaką ja komunikację marketingową sam dla siebie robię, ona powoduje, że to jest takie, no nie, my to nazywamy marketingu, to już jest taka, prawda, następuje segregacja leadów, no nie? Że raczej ze mną się kontaktują ludzie, którzy już mają w ogóle trochę odwagi, żeby skontaktować się z kimś takim jak ja, to po pierwsze. I rzeczywiście tak jest. Ale bardzo często, jak ja z nimi uzgadniam jakieś rzeczy na temat tego, jak pójdziemy, w jakim kierunku, jeżeli chodzi na przykład o strategię marketingową, to rzeczywiście muszę z nimi porozmawiać, też się upewnić, im zadać takie pytanie, jak ty mi w tej chwili. Panie Łukaszu, na ile macie odwagę? Czy pójdziemy odważnie? Albo badam trochę to, rozpoznaję teren, czy są odważni na coś zdecydowanego, bo jak będą odważni, to ja zawsze będę namawiał. Oczywiście, jeżeli jest jeszcze branża, no nie, która, bo są różne branże, no to będę namawiał do tego, żeby być odważnym, no ponieważ mamy dzisiaj taki, no dzisiaj to jest walka, toczy się o atencję, o uwagę, no nie, klientów, i naprawdę jest coraz trudniej z tego tłumu się, a trzeba się wyróżnić, no. To jest to, co zawsze powtarzam, nie wiem, taki przykład, sporo mam do czynienia z dealerami samochodowymi, nawet trochę przez moją przeszłość. Jak otworzymy, Łukasz, dowolną Facebooka, dowolnej marki i otworzymy, weźmiemy strony 15-20 dealerów, czasami nie można w ogóle ich rozróżnić. Oni na przykład Facebooki czy coś prowadzą, dostają materiały od swojego importera i one są takie same, poza numerem telefonu, i oni dziwią się, że oni mi mówią, Facebook nie działa. Bo to nie Facebook nie działa, tylko oni nie potrafią, nie mają pomysłu, nie ma strategii i narzędzia nie potrafią używać. A to te pytanie o odwagę, myślę, że jest bardzo ważne. I co dla mnie znaczy odwaga? No na pewno jakieś, to jest takie oświechtane będzie, wyjście spoza strefy komfortu, ale trochę tak, to tego komfortu, takiego bezpieczeństwa i tego, co ty nazwałeś, że to zróbmy tak, prawda, że tak jak robi firma X, Y i Z, bo oni tak ładnie robią, nam się to podoba. Nie? Już pomijam to, że no to, co chcecie dokładnie robić, kopiować, jeszcze pół biedy, jeżeli oni to robią dobrze i to jest skuteczne, ale często to jest w ogóle robione niedobrze i nieskuteczne, a komuś się tylko podoba, bo tam są jakieś kolorowe te, no nie? Ale jak sam wiesz, nic nie działa. I odwaga do tego, żeby, odwaga jest też potrzebna do tego, żeby wyjść z takich tych szufladek, że nie wiem, jesteśmy, mam teraz dobre przykłady. Bardzo dawno, to jest może nowa branża dla mnie. Mam dwóch nowych klientów z branży agro. Czyli wiesz, maszyny rolnicze i tak dalej. No nie? No i fantastycznie prezes, właściciel jednej firmy ma dokładnie to, o czym mówię, że ma odwagę, powiedział, panie Maczku, chcielibyśmy z panem, bo chcemy wyjść z tego agro. Chcemy o agro, ale nie tak jak wszyscy o agro. I to, ja też lubię pracować z takimi firmami, no nie? I od razu na pierwszym spotkaniu dogadaliśmy się, prezes powiedział, idziemy, czekamy na pana propozycję, ja nie chcę być, jestem agro, a nie chcę być agro. Wiesz, o co chodzi, nie? I to jest, myślę, bardzo, bardzo fajny przykład odwagi. Inny, który mi przychodzi do głowy, to pewien prezes bardzo prestiżowej agencji nieruchomości, który na początku, pracujemy już od 2 lat, ja go zapytałem, panie prezesie, a jaki jest pana główny cel, w jakim kierunku mamy pójść ze strategią? Czy mogę tu delikatnie mięsem rzucić? Łukaszu, chciałem zapytać. Oczywiście. Mogę tutaj mięskiem małym? Jest oznaczony jako ten prezes. Dzieci. Okej, okej. I ten prezes na moje pytanie, w jakim kierunku mamy pójść, co pan chce, jaki jest pana główny cel, odpisał mi jedno zdanie. Panie Maćku, my chcemy być fucking number one luxury agencją, nie powiem w jakim mieście. Jak on mi napisał to jedno zdanie, że chce być fucking number one, ja wiedziałem, że my się dogadamy, no i pracujemy, no nie? I długa ta strategia i inne, i ta fucking number one jest fucking number one. A i to była bardzo duża odwaga, bo tak, słucham. Jak spotykasz klienta, który znaczy nie widzisz tej odwagi, tak? I widzisz, że to jest taki pacjent, który chce chodzić rzeczywiście tymi bezpiecznymi drogami, który
który lubi imitować, no bo jest cała masa tych firm, które imitują, papugują, naśladują innych, tak? No bo jeżeli innym to się udaje, jeżeli to działa u innych, no to idźmy tą drogą, tak? To jest obciążone jakimś takim mniejszym ryzykiem. Próbujesz zmieniać takiego klienta, czy mówisz mu do widzenia, w takim razie nie będziemy pracowali? Czy próbujesz go wyedukować, nastroić, odpowiedź? Dlaczego pytam? Okay. Dlaczego pytam, jeszcze powiem, bo rozmawiałem niedawno z Chrisem Doe i rozmawialiśmy o takich właśnie klientach i on mi powiedział coś ciekawego. Ja jestem bardzo ciekaw, czy ty się z tym zgodzisz, żeby nie tracić na nich czasu, tak? Żeby im powiedzieć wprost, to wasza konkurencja będzie ze mną pracowała. Tak? No trudno. Jak dojrzejecie, jak zmądrzejecie, to przyjdziecie. Jasne. Wiesz co, to ja powiem tak. Jestem pewnie bardzo bliski tego stanowiska, o którym Chris powiedział tobie, natomiast ja podejmuję próbę, albo powiem tak, z kim na pewno nie pracuję, to z tymi, z którymi jakimś cudem przez moją maszynę generującą klientów lead generation przechodzą i nagle okazuje się na spotkaniu, że no nie ma wibracji, prawda? Albo dajmy na to, pan prezes, właściciel firmy mówi mi po 2 godzinach spotkania, jeszcze nic nie podpisaliśmy, nie mamy umowy i mówi mi, że jutro rano na 7.30 mam mu coś przysłać. Ja się pytam, ale słucham? No jutro na 7.30 pan mi ma przysłać to i to. Ja mówię, panie prezesie, ale jeszcze my umowy nie mamy, ja nie zacząłem pracować, a pan prezes mi mówi do mnie, taki klient, przemawia, że ale pan będzie teraz z nami pracował, ze mną, to będzie pan pracował tak, jak ja panu powiem, bo ja panu będę płacił. To z takimi, jakby nie pracuję w ogóle, z reguły dopijam kawę, pytam się, czy ile ta kawa kosztowała, bo ja zapłacę, żeby nie było żadnego problemu, bo wiem, że to nie ma sensu w ogóle. Nie? Czyli tutaj nie podejmuję próby, to jak nazywałeś, edukacji. Ale jest druga grupa, gdzie ludzie są fajni, widzę, nie? Że moglibyśmy porobić, to ja podejmuję czasami próbę, takie edukacji, ale nie takiej, że wiesz, że będę, nie wiem, przez miesiąc go przekonywał. Staram się go, daję sobie na to czasu, na przykład, wiesz, nie wiem, 2 spotkania, prawda? I czasami się to udaje, albo w jakimś stopniu się udaje, jeżeli ja wyczuwam, że i szanuję też na przykład, że okej, no to działamy, robimy. Natomiast jeżeli by to było tak, że takiego przypadku nie miałem, że miałbym zrobić, wiesz, o co chodzi, że miałbym zrobić coś, co byłoby wbrew mnie, że krótko mówiąc, jakby nie za bardzo bym się chciał pod tym podpisać, to też dzisiaj mówię nie. Oczywiście, bo mogę sobie na to pozwolić. Pewnie wiesz, byłaby sytuacja, ja też rozumiem, że ludzie mogą mieć różne sytuacje, bo jak nie mam klientów, jak ktoś nie ma, to bierzemy wszystko, bo musimy żyć, zarabiać. Ponieważ szczęśliwie na tą chwilę mam tak, że mogę wybrać, oby to trwało zawsze, no to wtedy powiem nie, bo gdzieś w kolejce jest ktoś, z kim będzie ta praca będzie przyjemniejsza, fajniejsza, bardziej kreatywna, nam wszystkim sprawi więcej przyjemności, a jak wiesz, no nie, jak ważne jest też w pracy, żeby, ja już dzisiaj to wiem, po tylu latach, pracach w korpach i tak dalej, że jakby mój poziom szczęśliwości dzisiaj jest największy, potrafię to powiedzieć z całego mojego życia, no bo rzeczywiście dzisiaj wybieram, decyduję, robię, pracuję tyle, ile chcę, nie gonię, nie ścigam się z nikim, nałożyłem sobie, wczoraj na sali trochę się roześmiali, bo podałem moją strategię, że chcę pracować w jesieni życia, w której jestem, chcę pracować niechętnie, rzadko i bardzo drogo. Jak to się będzie udawało, to będzie super, no ale rzeczywiście wtedy to jest, jak nie ma tego poziomu odwagi takiego, o który ty zapytałeś, widzę, że to byłoby jak po grudzie, mimo że jest na przykład fajna wibracja, są fajni ludzie, no to wtedy powiedziałbym nie, no nie? I gdzieś poszedłbym do kogoś, kto ma tą odwagę. To czy trochę tak, jak powiedział Chris, to wtedy uważam, że po co mam marnować czas, no nie? Na pewno znajdą kogoś doskonałego, świetnego. Jasne, a jak się tam nie uda, to przyjdą później. Ale fajnie jest to, co powiedziałeś. Dopowiem ci i dokładnie zdarzyły się takie sytuacje, jak teraz spuentowałeś. Mam, jak dobrze pamiętam, 2 czy 3 takie sytuacje, że powiedzieliśmy to nie ma sensu, to weźcie tam tego kogoś i miałem powrót po 6 miesiącach, czy tam po 8 miesiącach. Panie Maćku, to my jednak z panem, bo tam wzięliśmy, jakoś to na mnie wychodzi i tak dalej. No nie? I to nawet ci powiem anegdotycznie, miałem taką rozmowę i pytam się, no i co? No, bo tam wzięliśmy, tutaj zapłaciliśmy, bo na przykład jeszcze jakaś tam cena tańsza. Ja mówię, no i co? Ile czasu tam to było, ile zapłaciliście, ile wydaliście pieniędzy, tyle. No i wtedy na przykład ten
ktoś pyta, a ile to teraz będzie kosztowało u pana? Tyle samo, co wtedy pan oferował? Ja mówię, tyle samo plus tyle kara, co zapłaciliście tej firmie. Na ogół prezes jakiś mówi, Boże, tak? No, mówił pan, no, taniej zapłaciliście, no za te 6 miesięcy zapłaciliście w firmie, to ja teraz tyle. On mówi, no dobra, no to no, jak już trzeba, to okej. Okay. Ja wtedy na ogół mówię, to wie pan co, na dzień dobry daję panu bonus, rabat, to co zapłaciliście, czyli to jest mój rabat i zostajemy przy tej cenie, co wtedy. No to w ogóle bardzo mi się podoba pana cena, jest wszystko okej. Okay. Trochę to jest taki mój myk, powiem ci, że to bardzo dobrze działa. Już właściciel jest zadowolony, że właśnie ugrał, czy to kilka, czy kilkanaście tysięcy złotych i mówi, oto ta cena w ogóle pana mi odpowiada. Od razu taki tip. Taki pół żarcik. Tak, ja taki tip, ja ten żart mówię, ale mówię go bardzo z poważną miną, zrazam trochę teraz swoją kuchnię, bardzo poważnie to robię i oni są gotowi zapłacić. To ja mówię, dobra, no to rabat na dzień dobry. Karę, likwidujemy tą karę, kasuję ją. Czyli coś takiego się zdarzyło, co powiedziałeś, że właśnie po jakimś czasie podjęliśmy współpracę. To też fajne są te jakby trzy rzeczy, które powiedziałeś. Po pierwsze ten taki aspekt ludzki, tak, takiego dopasowania, tak, że jest nam, że nam się dobrze rozmawia, jest nam po drodze ze sobą, tak, rozumiemy się na takim poziomie czysto ludzkim, który ciężko go tak opisać też czasami, bo ja też od jakiegoś czasu staram się pracować z klientem, czy na spotkaniu decydować, czy my chcemy razem coś robić, czy też nie. W sensie, czy my tak zupełnie po ludzku dokładnie się dogadujemy, czy jest nam ze sobą dobrze w tej małej przestrzeni, kiedy się spotkamy. Druga kwestia to tak z punktu widzenia jakby budowania marek, tak, takie wyraźne postawienie linii, dla kogo jesteśmy, dla kogo nie jesteśmy. Tak? W sensie wiemy, z kim chcemy pracować, z kim konkretnie nie chcemy pracować. Tak? Ja rozumiem, że to trzeba mieć ten taki komfort, żeby móc rzeczywiście tak sobie wybierać i trochę, no, nie wiem, no, wybrzydzać. Tak? No, bo tak jak powiedziałeś, no, są osoby, które, no tak, które tak są w takiej sytuacji, że nie zawsze mogą, tak? I czasami muszą zacisnąć zęby i zrobić jasne coś, co nie daje im radości, no bo trzeba, tak jak wspomniałeś, jasne, żyć. Tak? Trzeba zapłacić za rachunki. I też super mi się podoba to, co usłyszałem i czego co nieczęsto słyszę, to, że ty chcesz być bardzo drogi, w sensie chcesz dużo kosztować. Bo jak rozmawiam z firmami, może to nie to, że bardzo drogi, chcę być, chciałbym, no to moje chcenie, jak sam doskonale wiesz, nasze chcienie, no to też trochę rynek decyduje, no nie? Podaż, nasz branding właśnie, prawda? To my lubimy zajmować się obydwaj też marką, brandem, no im ona silniejsza, tym możemy bardziej tam być, te chcenie uruchamiać, no nie? Natomiast wrócę do tego, tak, no chciałbym mieć jak najwyższe stawki, żeby pracować mniej, a na przykład właśnie przy fajniejszych projektach móc się bardziej poświęcać, prawda, ale mniej godzinowo, że ja w moim wieku, ty jesteś młodym tatą, w moim wieku, żeby mieć więcej czasu, bo dla mnie, powtarzam dzisiaj też, dla mnie osobiście czas jest najbardziej cenną walutą, już jestem tego, wiem, i po różnych perturbacjach zdrowotnych i życiowych i tak dalej, czas jest walutą. Mam synka 10-letniego, córki już dorosłe i jest żeglarzem, kocham z nim być na zatoce, no nie na treningach. Dziś mogę na to sobie pozwolić. Z córkami nie miałem tyle czasu, bo jak się domyślasz, nie? Znasz moją historię, siedziałem w Warszawie, no nie w korpach, w jakimś budynku na 20 piętrze i wracałem na weekend. Nie? Trochę się znamy prywatnie, trochę gadaliśmy, natomiast to jest najważniejsze. Natomiast dlatego tak, ta cena, jeżeli ona będzie mogła być jak najwyższa, akceptowalna, ktoś będzie chciał mi ją płacić, no to ona też determinuje to, że pewnych rzeczy nie musimy robić, a możemy robić większe. To jak dzisiaj, ja nie prowadzę już dzisiaj nikomu na przykład profili na Facebooku, czy na LinkedInie, no bo wiemy, ile można za to wziąć pieniędzy, bo nie muszę, prawda? Jakby nie martwię się też o to, jakbym stracił, nie wiem, no to bym prowadził profile na Facebooku, wziąłbym 10 firm i bym nie działał i pewnie najgorzej, ale dzisiaj tego nie robię, prawda? Bo wolę robić strategie, większe rzeczy. I to jest odpowiedź też na to, że to jest bardzo ważne. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć ci, tak, proszę, to słucham. No bo z jednej strony twój młodszy kolega Paweł Tkaczyk mówi, zresztą słusznie, że nie ma czegoś takiego jak zbyt wysoka cena, tak? No ludzie po prostu mogą nie rozumieć, tak? Tak. Dlaczego mają tyle zapłacić, tak? Stąd ten branding, to budowanie marki. No bo to nie jest kwestia tego, że ludzie nie mają pieniędzy, tak? Ludzie mogą ewentualnie nie rozumieć, dlaczego mają tyle wydać, więc trzeba dać im ku temu powód. Tak. Ale to co widzę, znaczy też ja doskonale rozumiem, jakby, że cena jest narracją, tak? Może być też początkiem opowieści, no bo jest parę przykładów firm, które wyszły z takiego założenia, kurczę, chcemy sprzedawać dwa razy drożej niż inni. I teraz co zrobić, żeby ludzie chcieli zapłacić dwa razy więcej? Ale to, co ja widzę, jak rozmawiam z firmami czy ze studentami, którzy mają przygotować prezentację, tak, wymyślcie nową markę, tak, i
z punktu widzenia jakby tej całej teorii, którą wykładam na uczelni, tak opowiedzcie, jak to będzie. No więc tam są piękne historie, które najczęściej są kwitowane czymś takim jak atrakcyjna cena, niska cena, albo nasza cena jest gdzieś po środku. Tak, czyli jest jakaś taka kotwica i ludzie generalnie jakoś się boją mówić, że chcą sprzedawać drogo albo drożej niż inni. Bo jest jakaś tutaj w tym obawa, że to się nie uda, że dlaczego, i to pewnie wynika w dużej mierze z tego, że nie rozumiemy, czym tak naprawdę jest branding i po co tą markę się buduje i co trzeba zrobić, aby ludzie te pieniądze wydali. Stąd jakby cieszy mnie za każdym razem, kiedy słyszę, że ktoś chce być drogi, tak? No bo po to te marki budujemy, aby sprzedawać drożej. Tak? I nie wiem, oczywiście, gdzie jest ale wiesz, koła marketingu dla wszystkich firm i ludzi, że te ceny rzeczywiście są, jesteśmy gdzieś po środku, nie? I to jest takie ok, jesteśmy gdzieś po środku, nie? Bezpieczne miejsce. Znaczy wiesz Łukasz, to oczywiście zależy też od wartości, no bo jednak no, trzeba też zacząć od tego, że cena to jest coś, co musimy zapłacić za wartość, którą daje, czy produkt, usługa, w tym wypadku nasza usługa. No to zacznijmy, że musimy być też fachowcami, a no, co to znaczy fachowiec u nas, to musimy być skuteczni, że przy to, co robimy, jest dla klienta skuteczne. Przecież wiesz, jak ja bym w moim wieku, w naszym, no nie, w rozpoznawalności, byciu na rynku tyle lat, jakbym coś robił słabo, to raz drugi byś mógł zrobić, byś już by nikt pies kulawą nogą by przecież nie, bo to by się rozeszło, no nie, że wydaliśmy pieniądze, nic nie działa, no nie, albo w ogóle zmarnowaliśmy czas na jakieś warsztaty i tak dalej. To po pierwsze, czyli wiesz, musisz dawać tą jakość, skuteczność, natomiast ten branding, o którym my tu mówimy, ty, no ja wczoraj miałem wystąpienie, mnie zaprosili tutaj, bo jestem w Poznaniu, rozmawiam z tobą z Poznania, właśnie mówiłem o marce osobistej, czy ona sprzedaje na LinkedInie, czy to hit, czy kit. Absolutnie tak, to jest według mnie hit w tej chwili, jakby pokazałem ludziom wczoraj na potwierdzenie tego dużo przykładów, w tym moich klientów, którzy w mniejszym lub większym stopniu spowodowałem, że dzisiaj są rozpoznawalni, pracują ze mną na LinkedInie i zarabiają bardzo dobrze w przeróżnych specjalnościach, takich, o których byśmy ja, jako były człowiek pracujący w korporacjach, 4, 5, 10 lat temu nie myślał w ogóle, że ktoś taki może być na LinkedInie. Nie wiem, ratownik, tobie wszystkim znany obecnie, najbardziej rozpoznawalny ratownik medyczny, Karol, no nie, Bączkowski, Maestro Silvano, facet robiący oprawki drewniane, prawda, i parę jeszcze innych przykładów. I oni dzisiaj są na LinkedInie, tak, oni generują klientów i sprzedają poprzez LinkedIna. Nie sprzedają na LinkedInie, ale generują klientów. I też o tym właśnie mówiłem, pokazywałem, jak jest marka ważna i silna. I silna marka, że właśnie sprzedaje więcej i może sprzedawać drożej. Dam ci inny taki ciekawy przypadek, bo ja w miarę jak mam więcej tych klientów, marka rośnie. Po pierwsze, chciałem zwrócić, przypomnieć też uwagę tobie, patrz, nawet ta moja marka, to nazywamy Koł Samo Zło. Koł Samo Zło urodził się 10 marca zeszłego roku. Ja go wymyśliłem, stworzyłem strategię sobie, jak się przyjrzałem, że się LinkedIn zmienia, Coach Samo Zło narodził się 10 marca zeszłego roku. To jest też fajny case i tam rozmawiam już z różnymi, że no coś tam się udało mi zrobić przez te od 10 marca zeszłego roku, że dzisiaj mnie zapraszają jako Coacha Samo Zło. Półtora roku temu czy coś, to w ogóle mówili, co to jest za gość, jaki Coach Samo Zło, nie? Pisali do mnie, panie, kim pan jest w ogóle? Panie kobiety na LinkedInie pisały, ale czemu pan tak się nazywa, nie? Jedny mówił, że jestem wariatem, inny, że a czemu pan się ze złem kojarzy? Przecież pan jesteś dobry człowiek, panie Maćku. Czemu to było takie urocze, no nie? Panie Maćku, czemu pan tak się nazywa, Coach Samo Zło? Przecież pan, ja poznałem pana, pan jest dobry człowiek, no nie? No w każdym razie to wiesz, to zbudowaliśmy markę, to już jest pewna marka. No i na przykład taki case ci podam, no w sierpniu ogłosiłem, bo tam staram się raz do roku, że będę miał podwyżkę, że od września podwyższam ceny o 15-20%. No i na przykład odezwałem się do wszystkich moich klientów i stałych, i także tych takich, wiesz, w procesie decyzyjnym, że jeżeli bez względu na to, czy będziemy pracowali we wrześniu, czy w październiku, w listopadzie, czy w grudniu, takich zaofertowanych, no nie, już po ofercie i tak dalej, którzy tam podejmują, że jeżeli zdecydują się i wystawią im fakturę i opłacą do końca września, to mają gwarancję ceny. I okazało się ten mały zabieg, ten komunikat do nich wysłany, że wrzesień po prostu no, zasypał mnie, moja księgowa, mam problemy z moją księgową, powiedziała, panie Maćku, a koszty? Ja mówię, no koszty, nie będzie więcej, no nie? Dobra, także no, generalnie, wiesz, jakiś tam rekordowy ten wrzesień, no bo tyle firm zdecydowało się,
jak powiedziałem, mimo tam tej oferty ceny, że będzie taka podwyżka, no to nie, to już my chcemy, bez tych 15, to będzie tak, ja mam, a w listopadzie będziemy robić, ja, proszę bardzo, ale to teraz fakturujemy i płacimy. Ja podałem dwie rzeczy, fakturujemy i zapłacimy. I popłacili. To też jest taki pewien, prawda, sygnał, no nie, że kto to zrobił? Marka to zrobiła. Już pewna marka, przeglądają sobie, wiesz, oglądają te różne rzeczy i tak dalej, widzą, że ja mówię też terminy i tak dalej, i marka to spowodowała, no co dla mnie, jak się domyślasz, też jest bardzo korzystne, bo masz jakąś tam, prawda, gwarancję płacy, tu pieniądze, cash i tak dalej, i wiemy sobie spokojnie, można kalendarz rozplanować i pracujemy. Nawet jakby mnie teraz tam powyłączali, co ostatnio miało miejsce na LinkedInie, jakby mnie tam wyłączyli ze wszystkiego na jakieś, nie wiem, z pół roku, jakoś bym się dokulał. No i to robi marka, no nie? I po to też warto robić jest tą markę. Między innymi o tym wczoraj opowiadałem na Goldenie i tak jakby ludzie wierzą, bo absolutnie tak jak mówisz jest, że dużo osób jeszcze jest nieprzekonanych do tego i tak wiesz, zastanawia się, czy to prawda, bo na przykład są przez długi czas, robił jakieś rzeczy, no ale nie robił ich dobrze i mają wtedy tak zwane, wiesz, te przekonania takie ograniczające, nie? Bo my uważamy, bo, że to nie działa. Okej, okay, no. A ja mówię wam, że działa. No ale a my uważamy, że nie działa, bo jesteśmy od dwóch lat i nie działa. No okej, okay, no. No i tak czasami się gada. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, dosyć ważną, bo rzeczywiście jest jedna rzecz, kiedy odmawiam. A ty to chciałbym zaznaczyć, podkreślić, jeżeli chodzi o branżę. Odmówiłem i odmawiam, jak jestem nieprzekonany do produktu lub uważam, że jest jakaś, wiesz, jakiś biznes nieetyczny, z którym się etycznie nie zgadzam, albo że to jest jakiś w ogóle, no powiem szczerze, ściemana, odmawiam wszystkim MLM-om. Miałem propozycję od MLM-ów za naprawdę atrakcyjne pieniądze, odmówiłem wszystko, bo ja uważam, że wtedy, wiesz, mam jedną gębę, jedną twarz i mimo, że kasa byłaby fajna, to tak na twardo odmówiłem wszystkim, a miałem trzy propozycje z firm MLM, z takimi produktami, które, wiesz, no sam bym się tego nie napił, ani bym się tym nie posmarował. Bo po prostu nawet nie wiedziałem, co tam jest. To teraz sobie tutaj zrobiłem wrogów pewnie, ale... ale wiesz, jak wiesz, ja lubię sobie robić wrogów, no nie? Znaczy, ty lubisz spolaryzować bardzo mocno. No, stąd pewnie... Także dla MLM-ów nie pracuję, proszę państwa. Łukasz nie pracuje dla MLM-ów. I dla kogo jeszcze byś nie pracował? Jak ktoś ma zupełnie albo poglądy, z którymi się kompletnie nie zgadzasz, albo które w twoim poczuciu są krzywdzące, okay. Albo... No bo też, bo ja podzielałem w pewnym sensie zdanie Jacka Kotarbińskiego, że generalnie firmy są apolityczne. Tak? No ty jesteś jakąś marką, tak? Znaczy każdy z nas jest, tylko ty nią dobrze zarządzasz, tak? Stąd jesteś tą marką rozpoznawalną, no ale też wypowiadasz się na tematy polityczne, tak? Co dosyć mocno potrafi spolaryzować tą publiczność i można sobie narobić wrogów w pewnym sensie, no bo poruszasz się oczywiście też po tematach, które są... Ja sobie narobiłem. No stąd pewnie jesteś pierwszą osobą, którą znam, która miała bana na LinkedInie, bo wcześniej nikogo takiego nie spotkałem. Ci, co mają bana, to ja spotkałem i mam takich. Ja nie tylko bana miałem, tylko zostałem usunięty z LinkedIna. Ja trafiłem do LinkedIn Prison, gdzie się nie wracał. Czyli moje konto zostało skasowane, bo bany są. No jak widzisz, wróciłem wczoraj w nocy. No to jest w ogóle... To jest osobna historia. Osobna zupełnie historia. Łukasz, to jest historia. Komu byś odmówił jeszcze pracę? Wiesz, dlaczego ja wróciłem? Wiesz, dlaczego ja wróciłem? I dzięki czemu? Dzięki mojej społeczności z LinkedIna. To moja społeczność z LinkedIna zawalczyła o to, że wróciłem. Naprawdę wysoko postawieni klienci moi, prezesi, łącznie z tym, że wynajęli kancelarię prawną. Pisma w mojej sprawie poszły do centrali LinkedIna i do centrali Microsoftu, do Nadeli, czy jak on tam się nazywa. Powiem ci, że to jest case, w ogóle jestem pod wrażeniem. Ale mnie to zbudowało też jako człowieka, jako grupa jest w LinkedInie, która zaczęła powiedzieć, że to jest niedopuszczalne w ogóle, że nie są banowani czy kasowani ludzie. No, jest trochę na LinkedInie polskim też chamów, ludzi, którzy są ordynarni, no, niefajnie, no nie, niektórzy są rozpoznawalni nawet z tym, prawda, atakują. A ja okej, no mam pewne, zabierałem raczej stanowisko w kwestiach, ja to nazywam niepolitycznych bardziej, bo tak, ja nie jestem związany z żadną partią i nie jestem związany z żadną religią. Nie jestem osobą
religijną, wierzącą, nie jestem z żadną partią związany. Jestem związany ze zdrowym rozsądkiem, z poczuciem, mam bardzo silne poczucie wolności, rebelię we krwi i uruchamiam się, odpalam wtedy, jak zaczyna mi ktoś mówić, jak mam żyć, w co wierzyć, z kim chodzić do łóżka, co jeść, jak mam uczyć moje dzieci. I wtedy się odpalam, no nie, w takim momencie. Oczywiście u nas to jest, wiesz, od razu politycznie, nie? No i dokładnie za to między innymi tutaj sobie narobiłem w cudzysłowie fanów, adwersarzy. Ta akcja była zorganizowana. Natomiast wracając sobie do, żebyśmy nie poszli do tego pytania, dla kogo nie będę pracował? Tak, też nie będę pracował i nie pracuję dla firmy, gdzie na przykład na jej czele właścicielem jest ktoś taki o totalnie odmiennym kodeksie wartości, poczuciu, prawda, niż ja. Ktoś, kto, czy to dotyczy wartości społecznych, obyczajowych i tak dalej. I tutaj dotykamy w ogóle, mam bardzo dużo przyjaciół nieheteronormatywnych, prawda, i w rodzinie i tak dalej. To są też rzeczy, jeżeli ktoś tutaj jest jakoś negatywnie nastawiony lub w ogóle, jakie negatywnie nastawiony, jeżeli jest, wiesz, błagam cię, jest intelektualnie i jakby obyczajowo w ogóle jest cofnięty, wiesz, do jakiegoś średniowiecza, to nie gadam w ogóle, to totalnie. Nie wiem, jakbym miał nawet najlepszą firmę i co by mi tam obiecywał, to na drzewo, no nie? Jeżeli by to jakby było jakieś promieniowanie, i to mówię teraz sobie też u ciebie, to nie gadam i nie rozmawiam i tego bym też nie zrobił. I dla takiej firmy bym też nie pracował. Natomiast tego, ten wątek, co powiedziałeś o Jacku, co Jacek powiedział, ja uważam i nie tylko ja. Jestem jakby, ale jestem zwolennikiem tego nurtu, gdzie też wielu, bo ja też dużo się uczę, jeżeli chodzi o prasę zachodnią, publikacje i amerykańskie. No wydaje się, że jest dzisiaj tak, że marki dzisiaj powinny zajmować stanowisko w ważnych kwestiach, na przykład społecznych. Stąd te moje reakcje czasami na LinkedInie, który jest też taki politycznie poprawny, działania, że mówię, come on, ludzie, obudźcie się, no co my tutaj żyjemy w jakiejś równoległej rzeczywistości. Nie wiem, były strajki mojej córki, żona były na ulicy w Warszawie, a przez moment na LinkedInie było tak, jakbyśmy w ogóle żyli w jakiejś bańce, no nie? No to wtedy Martowicz się odpala. Czy Lex TVN i wtedy Martowicz się odpala, no i wtedy się odpalają moi adwersarze. Mm-hmm. I to był powód pewnie zbanowania mnie, tak. To pewnie wszystko zależy, nie, odnośnie tego zaangażowania, bo jestem w stanie sobie wyobrazić firmy, które nie powinny tego robić, tak, nie wiem, bo nie powinny, że tak powiem, powodować, nie wiem, że nasze samochody mogą kupować tylko ludzie, którzy wyznają określone wartości, tak. Myślę, że jest wiele firm czy wiele branż, które tego nie zrobią. I jeszcze nawiążę, bo ty wspomniałeś o tym, tak rzeczywiście, no bo tak też wynika z badań, że firmy się powinny angażować w kwestie społeczne, ale do mnie też przemawia to, co zawsze powtarzam Martin Niemeyer. Dla mnie największy guru, jeśli chodzi o budowanie marek, że to, co firmy powinny robić, to przede wszystkim nie tworzyć nowych problemów społecznych. Więc generalnie nie muszą to zasady się angażować w rozwiązywanie tych problemów. Jeśli już to robią, to powinno mieć to związek z produktem czy z usługą, żeby pomagało rosnąć. No ale przede wszystkim firma nie powinna tworzyć nowych problemów społecznych, bo on twierdzi, że na tym polu wiele firm wciąż jednak polega, bo tworzą te problemy. Ja się w pełni zgadzam i to może nie do końca dobrze wyjaśnię, może jeszcze, że absolutnie zgadzam się, że nie powinniśmy tworzyć nowych problemów i też tak powiedziałeś, że niektóre marki, to wiesz, bo to zaangażowanie też może być różne. Ja mam tu bardziej na myśli zajęcie stanowiska, że są pewne momenty, kiedy powinniśmy zająć stanowisko. A to jest oczywiście moja opinia. To jest trochę, Łukasz, tak jak w tym, że część polskich obywateli, naszych przyjaciół, kolegów, też różnych znajomych, no właśnie między innymi mamy tak, jak mamy w Polsce, bo nie zajmują stanowiska. To są ci, którzy nie chodzą na wybory. Albo mówią, a co ma być, to będzie, ja w tej chwili mam dobrą firmę, zarabiam szmal, na razie mi się nie dobrali do tego, niech się dzieje, co się chce, mam swoją chatę, wyjeżdżam na urlop za granicę, telewizję oglądam w satelicie, no nie, mam to gdzieś. To także wynika z niezabierania stanowiska. I w niektórych, i marka według mnie dzisiaj oczywiście nie musi, ja uważam, że, ale może zabrać stanowisko, bo jak dobrze to zrobi, to wbrew pozorom może się okazać, że to też może spowodować, że zyska w ocenie, w oczach części swoich klientów. Oczywiście może jakichś klientów stracić, prawda? Tylko to pewnie też zależy od tego, czego dotyczy ten temat, jak mocno się zaangażujemy. Ja mogę powiedzieć na przykładzie doświadczeń ze mną samym, z moją marką,
że wydaje mi się, że bilans jest dodatni. Tracę klientów, przede wszystkim tracę tych, których sam bym nie chciał w ogóle, żeby oni byli moimi klientami. Mhm. Z drugiej strony mogę ci zdradzić moje statystyki. Ja to nazywam, że jeden antyklient, na przykład na LinkedInie, który stał się przez ostatnie pół roku, wyprzedził mi Facebooka, stronę o generowanie klientów. Jeden antyklient generuje mi 3-4 klientów. To są klienci, którzy do mnie dzwonią lub piszą i mówią: dzień dobry panie Maćku, nazywam się tak i tak, jestem prezesem takiej firmy, śledzę pana od 5 miesięcy, wczoraj przeczytałem ten post, jak pan przywalił temu gościowi, zajebiście, ja też bym tak chciał, ale nie mogę. Jutro do pana dzwonię, pracujemy z panem. I na przykład moje zajęcie stanowiska, pewne określenie się, jest, wiesz, Łukasz, kropką na i, kropką na d, która decyduje o tym, że on chce ze mną pracować. Bo on, no jest... szczególnie CEO, właściciele, oni wiesz, oni, a szczególnie z korporacji, to tam wiesz, oni nie mogą, prawda? Oni muszą, im wyższa, większa, jeszcze międzynarodowa firma, no to wiadomo, w ogóle mają sobie biuro prasowe, PR, no to, a mają też różne swoje, prawda, wartości, poglądy i oni tam się, wiesz, w jakimś gorsecie są, ale także wiesz, właściciele MŚP, większych firm naszych polskich, to samo, bo już mamy bardzo dużo pięknych, dużych firm, też muszą ważyć swoje słowo, to co powiedzą, swoje opinie. I często decydują, że nie, że lepiej się nie odzywamy. To jest ta jedna z kuchni LinkedIna, warto wiedzieć, że dużo ludzi z pozycji CEO LinkedIna zupełnie inaczej konsumuje niż wszyscy. Oni się w ogóle nie angażują, nie lajkują, nie komentują, a czytają. I nagle podnoszą telefon i mówią: chcę z panem pracować. A ty go nigdy nie widziałeś wcześniej. To jest pewna specyfika o tych CEO, C-level, szczególnie 45-50+. Oni zupełnie, oni tylko konsumują treści, czytają, a w ogóle nie wchodzą w interakcję. Mm-hmm. A z tego, co powiedziałeś, to piękna, piękna lekcja płynie, tak? W sensie taka dla słuchaczy, tak? No, bo ty bardzo wyraźnie dzielisz swoją publiczność na tych, którzy do ciebie pasują, a na tych, którzy do ciebie nie pasują. No, jak to przynosi efekty, to fantastycznie, tak? Jest zrobione świadomie, tak? I z głową, no bo to też można to strzanić totalnie. No można to strzanić, rzeczywiście, ale popatrz, jakieś tam 10 minut temu, 15 minut temu powiedziałem ci, mówiliśmy o tym, tak, jestem człowiekiem, który był skasowany z LinkedIna, a popatrz, powiedziałem ci, no jestem pod wrażeniem, jeszcze w ogóle nie wiem, muszę to jakoś, czy podziękowałem, natomiast no popatrz, jaką mi wygenerował, jaką mam społeczność. Ludzie, to autentycznie to ludzie, w tym moi klienci, no to wiesz, grupę założyli, no spowodowali, że wróciłem. To nie ja, to wszystko się działo obok mnie, ja tylko udzieliłem im zgody, powiedzieli: możemy? A napisałem: tak, a szczególnie 3 tam prezesów się zaangażowało, no wiesz, no łącznie z kancelarią, Łukasz, za którą ja nie zapłaciłem nic. Dotarli przez swoich ludzi, wiesz, do Irlandii, do Stanów. To jest niesamowita historia, powiem ci. Naprawdę, ja ci mogę, wiesz, tutaj poza, no bo to jest trochę nie tak na rozmowę, pokazać ci kto i jak i pisma, jakie poszły i do kogo trafiły ostatecznie tutaj na Europę. I wiesz, nagle bum, i ja wyszedłem, wyskoczyłem z więzienia. Uwolnili mnie, jeszcze mnie przeprosili. No to jest rzeczywiście historia na oddzielną rozmowę, pewnie jak zbierzesz wszystkie informacje, czy na stworzenie fantastycznego materiału na ten temat. No bo to jest niebywała jakby siła i to też pokazuje do kogo tak naprawdę należy marka, no bo marka należy do ludzi, nie należy do nas absolutnie, tak? I to my ludzie, dokładnie, właściciele marki, mamy wpływ na to, co się z nią stanie. Możemy ją zniszczyć, możemy ją zbudować. Tak, no więc pewnie to jest ta siła, nie? Twojej marki i też pokazanie. To jest siła, a to też tak. Że to my ludzie. To pokazało też trochę, to trochę też pokazało, że są pewne dziury, mimo że mają ten kodeks, zasady, wszystko, standardy, no bo na początku w ogóle tam działały algorytmy, no nie? Wystarczyło, że mieć 4 gości, 17 zgłoszeń na mnie wysłało w ciągu 2 dni i to już mnie zablokowało. No nie? Ale to na ogół nie jest blok całkowity, tylko wiesz, ja znam, nie będę nazwisk wymieniał, osoby na LinkedInie też znane, które znasz, które były po kilka razy już blokowane, ale za inne przestępstwa, typu na przykład zbyt dużo ludzi zapraszanych, używanie bota, no nie, bo LinkedIn takich rzeczy też nie lubi i to wtedy cię blokuje na parę dni i tak dalej. Ale jest tak zwane końcowe, to jest skasowanie twojego konta, to co mi, no nie, bo mi najpierw zablokowali, a potem przysłali informację, że podjęta decyzja i to też na oku automaty na początek, że jestem likwidowany, no i umarłem, no nie, wszystko. Natomiast to też pokazało, że jak ja z tobą, Łukasz, umówię się,
i ktoś nas kurza albo wkurwia, to ja z tobą kupię dobre wino, przyjdę do ciebie, przeczeszemy jego na przykład na tym portalu i wyślemy w ciągu, wiesz, oglądając, pijąc wino, kilkanaście tych i załatwiamy gościa. I automaty go zablokują i na przykład możemy mu, nie ukrywam, że u mnie jest jeszcze drugi ślad konkurencja. Bo ja w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonałem na zlecenie firm, moich klientów, 4 audyty, gdzie mnie poproszono o audyt, jaką pracę wykonuje agencja marketingowa, która dosyć duże prace. Z tych 4 jedna była świetna, jedna taka 50-50 robota, a 2 były, no wiesz, padaka. I te 2 straciły kontrakty, zostały wywalone. I to jest drugi ślad, jakby czarny PR, bo okazało się, no już nie będę tu mówił na forum, ale z innymi osobami, niektóre też znasz, poinformowały, niestety w Polsce takie rzeczy sobie rozgoryczeni ludzie robią. Miałem to na Facebooku, zaliczyłem raz, w roku 2019. Zgłosili też taki podobny case, zgłosili moich 30 postów na dystansie 3 lat. Dostałem bana 30-dniowego, napisałem, przebiłem się do supportu Facebooka, że to są jakieś jaja w ogóle. No to z tych 30 postów sprawdzili, zweryfikowali w ciągu 5 dni tam 18, ale powiedzieli, że resztę zajmie im czas, jeżeli tak czy siak było, będzie 30 dni, ale to było 30 dni po 30 dniach, okazało się, że wszystkie były ok, ale 30 dni to zajęło, można powiedzieć, że przez 30 dni życie mnie wyłączyło, no ale wtedy, dlatego dzisiaj mam tak zwane na Facebooku konta rezerwowe, jedno to jest John Wick, a drugie John Wick Marketing Machine, po to, żeby mieć jeszcze podpięte konta klientów, nie? I wtedy się nauczyłem, odebrałem lekcję, no bo wiesz, takie wyłączenie spowodowało, że nie mogłem obsługiwać, no wiesz, klientów, nie? Jak tam robiłem na przykład jakieś kampanie. No i jesteś załatwiony na miesiąc. No więc właśnie, bo to jest jednak... Także tak, potwierdzam, potrafię wkurzyć. No w końcu zło, samo zło, czasami dla konkurencji również. Samo zło, niestety tak. No a to jest też coś, o czym kiedyś Paweł Tkaczyk znowu już wspominany wcześniej mówił, żeby też nie trzymać swojej społeczności tylko i wyłącznie w mediach społecznościowych, które nie należą do nas, gdzie po prostu dzierżawimy tą przestrzeń, tylko jednak do własnej strony, do własnego newslettera tworzyć własną bazę, no bo mogą cię jednym kliknięciem, że tak powiem, tak jak tobie to się zdarzyło, no szczęśliwie udało się wrócić, skasować. No gorzej jest z tymi, którzy nie wracają już, bo pozostaje tam na poprze czasy. Tak, absolutnie. I tutaj podpisuję się absolutnie i to, co mówi Paweł, ja też mówię swoim klientom, no sociale nie należą do nas, ale ja wiesz, ja na szczęście nie opieram się tylko na socialach. Mhm. Ważne, żeby one były dobrze zlinkowane, zeswitchowane, bo to wtedy jest cała maszyna. Natomiast absolutnie, ludzie dzisiaj szczególnie, dbajcie, miejcie stronę, no i dbajcie, jeżeli macie bazę danych, dbacie o bazę danych i newsletter i mailing. Ten tradycyjny mailing jest twoim skarbem, który właśnie należy do ciebie i on naprawdę dobrze robiony, dobrze prowadzony, dalej może cię bardzo ładnie zabezpieczyć. Najlepiej mieć jest to wszystko, bo to jest wtedy, prawda, taka maszyna, natomiast absolutnie, no ja wiesz, też byłem dosyć spokojny i nienerwowy, bo mam te wszystkie rzeczy, porządki porobione. Ja na przykład, wiesz, od paru miesięcy mam wyłączone wszelkie płatne kampanie, bo ich nie potrzebuję, no bo mam naładowany ten, wiesz, lejek z organicznych, z LinkedIna, z Facebooka i ze strony, że po prostu wyłączyłem kampanie płatne, nie musiałem się wspierać już od wielu miesięcy. Natomiast wiesz, no ja mówię, i mam stronę, i mam bazę, a poza tym zdradzę ci, że nawet zakładałem, że jak nie wrócę, albo bardzo długo nie wrócę, ja jestem zresztą takim typem zawsze, że muszę być w ruchu i to już miałem plan, nie wiem, czy teraz nie opóźnię przez to, że wróciłem, bo już chciałem wejść mocno aktywnie na TikToka. Już podjąłem decyzję, że wchodzę na TikToka. A jednak. Jeżeli coach samo zło pojawi się na TikToku, bo ja, no tak, bo ja już jestem, mam konto na nim, tylko na razie wiesz co robiłem, oglądałem i od paru miesięcy przyglądam się, no i ja się zawsze uczę, no nie? Lubię się uczyć i rozpoznaję to. Ostatnio miałem przyjemność też poznać paru fachowców i na tych konferencjach i tym, no że wiesz, jakby nie trzeba nigdy przekonywać, ale jeszcze mi pokazali, udowodnili, że absolutnie tacy ludzie jak ja i ty, absolutnie możemy na TikToku dużo różnych fajnych rzeczy zrobić, a na pewno tak jak na LinkedInie, bo nie ma pociętych zasięgów i na razie ładnie, tak, no możemy świadomość zbudować naszej marki, a zasięgi zrobić takie jak nigdzie indziej.
i można je zrobić. I absolutnie ty, ja, ludzie zajmujący się takimi rzeczami, bo dokładnie jak już dzisiaj spojrzymy, no, już pomijam to, że dużo bardzo znanych marek jest, ale też osobowych, tylko to trzeba tego TikToka trzeba inaczej oglądać. Wystarczy przez tydzień inaczej na niego popatrzeć i po tygodniu już będzie pokazywał, tłumaczę też ludziom, inaczej nam będzie go pokazywał, a nie małolatów, którzy puszczają bańkę lewą dziurką od nosa, no nie? I nagle nie będziesz ich widział, tylko będziesz widział Michała Sadowskiego na dzień dobry na przykład, no nie? Z Bred24, jego piękną stronę o fotografii genialną i tak dalej, lub jakichś innych tych gości. Także myślę, że TikTok to jest no, coś, co ja dzisiaj też już często, jeżeli to jest dopasowane do branży, no już też jakby uwzględniam w strategiach marketingowych moich klientów. No to ja czekam na pierwszy, no nazwijmy to teledysk, bo tak to się chyba o tym mówi. Nie, nie. Teledysków się nie doczekasz, ale pewnie będę coś tam gadał. Tak. Bo wiesz dlaczego? Bo jeszcze jedną korzyść ci wskażę, bo tym narzędziem TikToka, patrz jak warto, jak zrobimy tam, popracujemy nad treścią wideo, to tą treść wideo, Łukasz, możemy wykorzystać na LinkedInie, na Facebooku, na Instagramie. Nie. Zrobimy raz, a możesz to wykorzystać na parę sposobów. Nie? Wszędzie i to jest dzielić. Bardzo cenna rzecz. Wszędzie można udzielić, tam się użyć, popracować. Myślę, że ona też jest taka, bo tam, jak wiesz, filmy można robić do 3 minut, no to też pewna, nauczyć się pewnej formy skrótu, no nie? Mhm. Ale warto na pewno popróbować, potestować w ogóle, prawda? Poznałem ostatnio gościa. Tak. Mhm. Nie mówisz, to jest chyba powierzchni czas, to jest piękny, piękny też trening taki. Raz, to był dla mnie trening, kiedy próbowałem z tym TikTokiem. A dwa, że też trening dla wszystkich tych, którzy uczą się mówić konkretnie i zwięźle o sobie, tak? Żeby w tych, nie wiem, tych 60 sekundach się zmieścić, tak? I rzeczywiście podać ten konkret i nie rozwodzić się za długo. Poza tym to jest trochę znak czasów. Ja to widziałem już wcześniej, zanim TikTok stał się aż tak popularny, a może równolegle, nie pamiętam teraz, no bo David Breyer, wybitny ekspert ze Stanów Zjednoczonych, absolutnie zafascynował mnie swoimi filmami na YouTubie, takimi 60-sekundowymi shotami wiedzowymi, gdzie w taki niesamowity sposób potrafił 60 sekund, to takie potrójne espresso, po prostu taka dawka wiedzy, emocji, inspiracji, ale w 60 sekund, czyli w takim czasie, że nie wiem, wychodząc z domu, idąc do samochodu, możesz to obejrzeć. Tak. Jesteś już naładowany na cały dzień. I to jest też niesamowita umiejętność, żeby w krótkim czasie coś takiego dać. Bo dzisiaj nie mamy czasu na oglądanie długich filmów. Tak, no nie mamy, tak. I to jest. Aczkolwiek zaś o czymś opowiem, to że zawsze jakieś rzeczy, które są pewnymi odstępstwami od reguły. No dokładnie. W online, w internecie ludzie dzisiaj wszyscy nie, się śpieszą. Te treści wideo raczej krótkie. A tu teraz ci powiem, że już ciekawostka, która mnie na przestrzeni ostatnich paru tygodni zaskoczyła, nie tylko mnie, ale też właścicieli. Miałem okazję być gościem, tak jak u ciebie, w Gdyni, w BFI Talks. U kolegów, to są prezes i wiceprezes, prowadzą bardzo fajny podcast. Słuchaj, mamy tam rozmowę, która trwa godzinę 10. I okazuje się, ze mną rozmawiali we dwóch, ja tam mam niesamowite statystyki, jeżeli chodzi o obejrzenie tej rozmowy od deski do deski. Najwyższe, że godzinę 10 ludzie to oglądali i do mnie przysyłali informacje, uważaj, właściwie większość z pozycji prezesów, mogę ci pokazać prywatne screeny typu maile, typu dzień dobry panie Maćku. Znaczy, dzień dobry panie Maćku, chyba jestem nienormalny, jest godzina 2:30. Oglądam z panem tą rozmowę zamiast Netflixa i o 2:30 obejrzałem od deski do deski. I znowu uważa, jutro zadzwonię. Druga rzecz, którą mogę ci zdradzić po tym podcaście u nich, po prostu miałem taki wysyp klientów, że po prostu wiesz, jakbym trafił na łąkę z grzybami, z koszem, no nie? W ciągu 1,5 tygodnia klienci mi się tak wysypali, że ja po prostu mam, wiesz, na razie mam pokolejkowanych, żeby w ogóle ofertę im przygotować. Ja mówię, proszę państwa, no przepraszam, no. Ja mówię, ale ile pan, bo muszą brief u mnie zrobić, po briefie, i to ile oferta? Ja mówię, przepraszam, no w tej chwili mam 3 tygodnie, musicie poczekać, no bo wiesz, ja nie mogę siedzieć, tylko ofert robić, no bo ja robię, przykładam się do ofert. Ja mówię, no musicie, mówię od razu, wolę was nastawić negatywnie i zrobić szybciej, ale musimy założyć, że oferta gdzieś za 3 tygodnie się, bo ja pracuję, realizuję różne rzeczy i popatrz, to jest też taki case, który ci nagle zaskakuje, no nie? Że raz, że oni też w szoku, że
tyle tam się, tak dużo tych odtworzeń, oddechy do dechy, a dwa, że dla mnie było to szokiem, że on mi tak zakonwertował, mówiąc naszym językiem, no, specjalistycznym, że tak zakonwertował ten podcast. No, także zdarzają się jakieś takie wyjątki od reguły. No, ja sam byłem w szoku naprawdę, godzinę 10, czy by mi się chciało oglądać. Nie? Także są takie różne sytuacje, które nas potrafią zaskoczyć, nie? I nie wiemy do końca, czasami wiesz, nikt nie zakładał, nie mieliśmy planu, nikt nie wiedział w ogóle, jak to się potoczy, co się stanie. Nie? No i też pewnie nie znasz odpowiedzi do końca, jak, dlaczego tak akurat w tym przypadku się stało. Tak, dokładnie. Możemy tylko podejrzewać oczywiście, ale to są nasze tam, wiesz, bo badania nie zrobiliśmy, możemy podejrzewać. Być może, wiesz, moje podejrzenia są takie, że hipotezy, że chyba jednak jest taki czas, który by troszkę był wzrósł na korzyść tego, co ja sobie w głowie ubzdurałem i twardo się dotrzymam, że ludzie cholernie potrzebują prawdy autentyczności i nie zawijania bułki w bibułkę, tam w pazłotko. Bo ja w czasie tego podcastu z przesympatycznymi prowadzącymi i mięskiem rzuciłem, gadaliśmy jak z Neomi, wiesz, że tam zaglądałeś, prawda? I ludzie powiedzieli, że to jest właśnie, oni chcą tak słuchać takiej rozmowy o czymś takim, wiesz, jak marketing, dla których wiedzą, że muszą coś z tym zrobić, prawda, ale czytają, tu piszą, co to jest ta strategia w ogóle, no nie? Boże, każdy im mówi o tej strategii, mówię, wytłumacz panie, co to jest ta strategia, co ja powinienem mieć, no nie? Bo naprawdę nie rozumieją, no nie? A strategcy, które, wiesz, też, no to potrafią im przynieść, jako tam wykład zrobić, oni mówią, ja pierniczę. Ja w ogóle jestem chyba za mały na tą strategię, wie pan co, bo to dla korporacji chyba jest, no nie? To jak jeszcze nie jestem korporacją, to ja może tej strategii nie będę tykał, no? I takie mam reakcje, no nie? I może tutaj taka hipoteza jest, że bardzo normalnie gadaliśmy o tym, staraliśmy się, wiesz, jak najprościej starałem się, to jest też taka moja idea fix. Ja się spotkałem z krytyką też części branży, no nie? Że upraszczam pewne rzeczy, że mówię tak, zamiast tak, wiesz, trololo, no nie? Że tak powiem powiedzieć, tak mądre definicje walić, nie? Ja powiedziałem, słuchajcie, ale ja nie mówię do was, tylko mówię do moich klientów, którzy się w ogóle na tym nie znają. Oni potrzebują pomocy, a nie żebym ja się pióropusz stroszył i pokazywał im, jaki jestem obcykany w definicjach, no nie? No bo klientom te definicje nie są potrzebne. Tak jest moje podejście. Oni mają wiedzieć, co to jest do zrobienia. Tak? Definicje to dokładnie to tak, oni są do niczego niepotrzebne, a mogą im jeszcze, tak, mogą im jeszcze tylko zamącić albo ich po prostu, wiesz, wystraszyć po prostu, nie? Boże, to jest coś skomplikowanego, to my chyba jesteśmy za mali, prawda? My byśmy chcieli coś prostego, no nie? Uciekają w takie... No, wiesz, ja mówię, to nie się bójcie się głupio, tego. Kiedy nie rozumie. Klient się czuje głupio, kiedy nie rozumie, tak. A nie może tego przyznać, nie? Więc generalnie jest tam kiwanie dokładnie. Głowami, ale potem niespak pozostaje, nie? Nie dogadujemy się. Niespak pozostaje, telefon się już nie odzywa i na maila nie odpisują. Tak, tak, no bo ktoś się poczuł jak idiota trochę, no bo to też tak może się zdarzyć. No tak, to ja tak, mam tak. Takie, jeżeli tam jeszcze... Jak myślę... Przepraszam, bo tutaj mamy, że tak powiem, nie synchronizuje się sami dźwięk, więc wchodzimy sobie w głos. Stąd są takie rzeczy. Jak myślę o takich rzeczach, typu co można, co wypada, to od razu mam zapytać Maćka, no bo ty potrafisz przełamywać pewne stereotypy, wybijać ludzi z rutyny, naginać system, czasami się bawić, czasami sprowokować, czasami zaryzykować też w tym, co robisz. I teraz tak, jest taki wątek, który poruszyłem też w rozmowie z Marcinem Kalkhoffem i który dla mnie jest dosyć takim złożonym wątkiem, bo dotyczy tego, że mamy takie poczucie, że żyjemy w takich czasach, gdzie w takich czasach poprawności, także wiele rzeczy nie wypada, wiele rzeczy nie można, tak, trzeba uważać, żeby kogoś nie urazić, tak, w komunikacji. Ja cały czas się zastanawiam, czy efektywność reklamowa, czy też komunikacyjna, niezależnie jak to nazwiemy, usprawiedliwia to, że komunikat może być dla kogoś krzywdzący. No bo jak się wsłuchamy w to, co ludzie mówią, chociażby na temat stereotypów płci, no to z jednej strony wynika to, że wynika z badań, że ludzie nie zgadzają się chociażby z wizerunkiem prezentowanym w mediach, tak? I to zarówno dotyczy kobiet, jak i mężczyzn, no bo badania są robione zarówno u mężczyzn, jak i wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet. No a z drugiej strony, na gruncie wiedzy psychologicznej wiemy, że bazowanie na stereotypach, czy na tym, co jest krzywdzące, wpływa pozytywnie na efektywność reklamową. I teraz
wiele takich dyskusji dotyczących tego, co wypada, a co nie wypada pokazać, tak? Czy kogoś to przypadkiem nie urazi, nie skrzywdzi, no to trochę stoi w sprzeczności z jakąś taką, nie wiem, odwagą czy sprowokowaniem w tej naszej komunikacji. Ja jestem bardzo ciekaw, co ty o tym sądzisz, no bo ty potrafisz przywalić czasami i też spotykasz się z hejtem później gdzieś tam, jak czytam komentarze, nie? Że taki niestosowny ten obrazek, nie? Albo że to takie, nie wiem, za bardzo seksistowskie może było to co zrobiłeś. Ja jestem bardzo ciekaw, jakie jest twoje zdanie, no bo Marcin Kalkow swoje zdanie na ten temat wyraził i on nie do końca się zgadza z tym, że znaczy uważa, że idziemy za daleko trochę, tak? W tym takim takiej bezpiecznej komunikacji, że przypadkiem nikomu nie zrobiło się przykro. Co ty na to? Okej, no to ja na to, że no wiesz, to ja na pewno stoję, moje stanowisko jest takie, że znaczy ja lubię zaryzykować, nie? Lubię zaryzykować, ale myślę sobie, że mam bardzo dużo w sobie dozę takiej wrażliwości, empatii. Ja lubię zaryzykować i mniej mnie interesuje, mniej się przejmuje tym, że w ogóle kogoś mogę dotknąć, nie? Na zasadzie, ale bo wiesz, bo możesz dotknąć na różne sposoby, nie? Mogę dotknąć kogoś, prawda, bo ma inne jakieś tam światopogląd na coś. Natomiast ja bardzo pilnuję tego, żeby nie dotknąć kogoś jako człowieka, jako ludzi, prawda? I wydaje mi się, że umiem to zachować, bo z jakiegoś powodu mam też dużo w społeczności kobiet. Mam, na LinkedInie zdradzę ci, ja mam bardzo dużą społeczność taką, nie związane jest to z biznesem, bo jak mam 80% ludzi dobranych według pewnego mojego klucza, to 20% mam socjologów, psychologów i tak dalej, no bo ja mam taki odjazd, no nie? Lubię tą sferę, HR-y, tematy społeczne, rozwojowe, młodzieży, coś tam, psychologię jakoś kończyłem, depresja, którą przeszedłem 6 lat temu i na przykład, prawda, odważnie o tym mówię, prawda, i to już jest, prawda, dla niektórych to jest już w ogóle mówienie o tym, prawda, o różnych kwestiach i nagle to mi też stworzyło, że poznałem bardzo, mam bardzo fajne grono na LinkedInie osób, które sobie bardzo cenię, dzięki LinkedInowi ich poznałem i tutaj mniej rozmawiamy publicznie, ale bardziej, jak się domyślasz, na privie, prawda, i mam mega relacje i właśnie też byli zaskoczeni w pewnym momencie, kurczę, że w ogóle z tobą i ty na takie tematy, no nie, bo właściwie jesteś gościem od marketingu, prawda, tutaj nagle i to jest jakby moja druga działka, no nie, ale ona jest dla mnie bardzo ważna, bo było mi blisko i teraz bardziej ja uważam, że trzeba uważać na takie rzeczy, nigdy bym nie chciał na przykład, ja pilnuję jako też tata, ojciec i człowiek, tak jestem wychowany, żeby wiesz, skaleczyć kogoś jako człowieka, prawda, ale to, czy ja obrażę, czy albo inaczej, w jego mniemaniu obrażę jakiegoś pana prezesa spółki Skarbu Państwa lub jakiejś innej firmy, no nie, który jest przekonany o swojej zajebistości, ma problem z ego, bo jest większy od jego domu, psa, no nie, i samochodu, to tym się nie przejmuję. No nie, to tym się nie przejmuję, bo generalnie uważam, że ludzie dzielą się na głupich i mądrych i na dobrych i na złych. I nie jest to związane w żaden sposób z wykształceniem ani z urodzeniem. I bardzo się, 3 razy się zastanowię, jestem sam czujny, właśnie jakbym kogoś miał urazić, wiesz, jako człowieka, żeby nie zaatakować, żeby nie dotknąć jego człowieczeństwa, ale już jego poglądów i tak dalej, mogę spróbować, prawda? Szczególnie jeżeli. I szanuję, że mogą być różne, bardziej wiesz, pewnie ty się domyślasz, dotyczy to tego, gdzie no, wtedy mi się odpala ta moja część zła i nieparlamentarna, że mówię, no z banem mam do czynienia, nie? Zawsze mi mówił jeden mój mentor, mówi, Macias, daj sobie spokój, no rozmawia się z nim jak z kaloryferem. Po co masz rozmawiać z kaloryferem? Jakbyś rozmawiał z krzesłem lub z kaloryferem, nie marnuj czasu, nie? Jak widzę, że rozmawiam, komunikuję się z kaloryferem czy z krzesłem, no to wysiadam, no nie? Ale ewentualnie mogę nieco przesunąć i obrazić kaloryfer i krzesło, ale nie w sensie, że obrazić jako człowieka, tylko powiedzieć, że no i tak mi się zdarza czasami, mam niewyparzoną gębę, o której mówi moja żona i tam na tym LinkedInie też komuś w komentarzu, ale wiesz, nie wyrażam się, nie żadnych wulgaryzmów, ale no zdarzyło mi się tam jakoś tak skomentować, to wtedy no, pracuję nad tym, żeby tego nie robić. Taka ekspresja. Ale na koniec dnia muszę ci na koniec dnia powiedzieć, że potem są ci, podszeptują mi z boku, mówią, zostań, rób tak dalej.
Wczoraj napisałem mojej społeczności, że postaram się być grzeczny. Domyślasz się, co mi odpisali? Że mam się nie zmieniać. No bo dlatego są pewnie, no bo takiego cię znają. Tak, tak. Maciek, dzisiaj dostałem jako ciekawostkę, to mnie rozbawiło. Uważaj, dostałem ksywę, że... A to jest, jako ten, od mojej społeczności napisali, że jestem jak król Julian. Nie było króla Juliana, nie było zabawy, jest król Julian, będzie z powrotem zabawa i fan. Mega sympatyczne. No wiesz, to taką markę... Nie wiem oczywiście, co się komuś skojarzy z królem Julianem, no nie? Mhm. Taka marka jest w głowach twojej społeczności i teraz... No, po co rebranding? Po co zmiana tożsamości teraz? No tak, ale deklaruję tutaj też i tobie, bo właśnie, bo to będzie publicznie pójdzie, bo to wtedy jest pewne zobowiązanie. Deklaruję to mojej żonie, że będę gryźć się w język. I powstrzymywał moją łapę, zanim coś kliknę, no nie? Lub coś skomentuję. Bo no, z drugiej strony, Boże, kochany, no nie chcę też, tak wiesz, żeby już zrobić z siebie takiego rzeczywiście, że nie. Że może czasami lepiej, jak ja zamilknę, bo tylko tak trochę to teraz, wiesz, starym zgredem zalecę, no nie? Bo powiedziałbym, no świata nie zmienię pewnie już, nie? No pewnie tak, natomiast będę absolutnie, będę pracował na tym, żeby być bardziej dyplomatyczny. Może nie politycznie poprawny, ale żeby być bardziej dyplomatyczny, a przez to rozumiem, że częściej ugryzę się w język lub częściej zamilknę. Obiecuję tutaj Łukasza solennie wszystkich. To jest deklaracja. Ten fragment wytnę i opublikuję jako niezależny kawałek tego filmu i będzie publiczna deklaracja. Pójdzie po sieci. Mam do ciebie ostatnie pytanie, no bo ty to mógłbyś w ogóle prowadzić taką tutaj telewizję i opowiadać po prostu całymi dniami, no, historie przeróżne, ale trochę taki temat, który wywołałeś wcześniej, wspominając o branży, która jest ci bliska, czyli tej branży automotive. Już nie pamiętam przy jakim wątku, ale coś tam wspomniałeś. Też przy okazji o dealerach mówiłem, o dealerach, że są, tak, że robią taki sam marketing. O, więc nie rozróżnisz na przykład sociali, czy to jest dealer, jaka to jest marka, jaka to jest firma, w jakim mieście. No dobra, ale myślę o fizycznym salonie, dwa salony, które sprzedają samochody tej samej marki. No więc na poziomie produktu one niczym się jakby nie różnią, tak? No bo mają te same pojazdy, tak? Więc tutaj nie możemy mówić o jakimkolwiek różnicowaniu, tak? To co będzie przewagą konkretnego salonu? Gdzie tutaj możemy znaleźć odróżnienie? Gdzie tego szukać? No, poza jakąś taką kwestią komunikacyjną w mediach społecznościowych, no to trochę prowokuje to pytanie o doświadczenia klienta. Tak, ja to nawet nie musisz prowokować, bo to usłyszysz ode mnie, bo ja ostatnią spółką, którą zarządzałem i już skończyłem zarządzać spółkami, była akurat spółka, w której między innymi miałem, bo to spółka była no, parę biznesów, miałem między innymi dealerstwa, dwa. I dokładnie w dwóch miastach. I to pewna, bo to skończyłem ją zarządzać 5 lat temu, a rozpocząłem, czyli tam jakby no, prawie 7 lat temu, prawda, całą metamorfozę. No i dokładnie postawiłem na dwie rzeczy, na nowy marketing, na nową komunikację, na digital social, wykorzystanie w marketingu, bo w dealerstwach to kompletnie leżało, no dosyć branża wtedy jeszcze i dzisiaj nadal jest bardzo, była jakby w tym względzie opóźniona, zacofana, oraz postawiłem drugą strategię, jaką tam nie będę wymieniał tutaj, żeby nie robić niepotrzebnych tam reklam dla tej firmy, dla tej marki, dla tych salonów, no to postawiłem, w ogóle zbudowałem strategię customer experience, wow customer experience. I ona jakby łącznie z tym, to pewnie się domyślasz, to było, nawet zbudowałem tam submarkę, ponieważ w tym biznesie miałem salony samochodowe, hotel, 3 restauracje i catering dla bardzo dużej fabryki, znanej fabryki marki farmaceutycznej. To już pewnie trochę podpowiadam. I tam zbudowałem strategię całej grupy. Ona była oparta, krótko mówiąc, o hospitality. Było mianownikiem wspólnym. Dlaczego? Ponieważ wszystkie te biznesy, które tam miałem, były usługowe. I uznałem, że jednym z naszych wyróżników będzie hospitality, które jest na przykład typowe dla hoteli, i że zrobię hospitality, customer, zapewnię doświadczenia, unikalne doświadczenia klientom
w całej grupie, a w tej marce, która jest marką wolumenowo popularną, zapewnię doświadczenia takie, jakie, o jakie mogą się pokusić i chciałyby mieć marki premium albo luxury. I to zrobiliśmy. Że ludzie byli, o ile tam trzymają standardy, to nadal dużo różnych pomysłów. I już pomijam to, że sprzedaż zwiększyliśmy w ciągu 3 lat, między innymi dzięki temu, ale do tego trzeba było dostosować, jak domyślasz się, wiesz, łącznie nawet, że wymieniliśmy część załogi, część ludzi trzeba było dostosować, bo ja wierzę, że customer experience to z niektórymi rzeczami trzeba się urodzić, prawda? Nie nauczysz pewnych rzeczy, trzeba dobrze dobrać ludzi też do tego. Przede wszystkim muszą lubić ludzi, a wszystkich innych rzeczy możemy ich nauczyć o produkcie. Ale jak ktoś nie lubi ludzi, źle się czuje w pracy z ludźmi, to jak on będzie nawet najlepiej obcykanym, wiesz, na temat samochodów, to on już nigdy nie zaistnieje w tej strategii, a na przykład w branży to jest bardzo dużo handlowców, którzy są słabi, i wiesz, handlowcy, którzy są od 10 lat zmieniają marki i salony, no nie? To nie mają tyle złych nawyków, a tu jako ciekawostkę postawiłem handlowców nowych, których rekrutowaliśmy, powiedziałem, że nie będziemy rekrutowali ludzi z branży. Ja znając różne inne branże, wymyśliłem sobie i wiedziałem, jakie mają doświadczenia, do czego są przyzwyczajeni, bo tam oczywiście ten customer, ale także CRM, takie rzeczy wprowadziliśmy, których nie było. Wymieniliśmy połowę załogi i ludzi, których zrekrutowaliśmy, zrekrutowałem ich z branży telekom. Od operatorów komórkowych, bo oni są przyzwyczajeni do, byli nauczeni pracy bardzo dobrej z CRM-ami, z digitalem, że to nie było coś, co ja musiałem tłumaczyć tym, którzy byli od 10 lat w branży, oni byli nastawieni, a co to jest, po co to robić? Dla tych ludzi to było normalne, że to robią, a oni, wiesz, czy to jest Volvo, Renault, Ford, czy Mercedes, tego się nauczymy, produktu się nauczą. I nie musiałem z nimi toczyć wojny, bo dla nich to było naturalne, na przykład, że trzeba pracować z CRM-em i naturalne, że mieli standardy jakości obsługi, jak ważny jest customer i doświadczenie, a jak tu będą mogli nowe rzeczy robić, a będą mieli dużo prostszy świat, bo tam mieli, bo dzisiaj u operatorów komórkowych to mają, sprzedają telefony, internet, gaz, prąd, telewizję, ubezpieczenia, bank. Do wszystkiego mają ten i oni, to podziwiam tych ludzi, bo są naprawdę, jeszcze wiesz, jak się zmieniają tam, no nie, promocje i wszystko. Łby mają kwadratowe checklisty pod biurkami rozłożone co tydzień takie, że szanuję tych ludzi i podziwiam, bo to jest strasznie ciężka robota. No i customer experience był jednym z kluczowych. No i tutaj cały proces najpierw zbadaliśmy, jak on wygląda potem pod to, bo najpierw, jak zawsze mówię, jak ktoś chce zrobić proces sprzedaży, to nie można go wymyśleć sobie w gabinecie, tylko na Boga najpierw trzeba zbadać, jak wygląda proces zakupu naszych klientów. Czasem jest jeden, czasem jest kilka. Najpierw musisz go dobrze zbadać, rozrysować sobie, jak wyglądają procesy zakupowe i wtedy na podstawie tego możesz zrobić proces sprzedaży. Określisz sobie wszystkie touchpointy, punkty. Dzisiaj wiemy, że mamy je w offline i w online i we wszystkich touchpointach powinieneś być i teraz wiele zależy od tego, w jaki sposób, po pierwsze, czy tam jesteś, w jaki sposób jesteś i jakie możesz zaoferować mu doświadczenia. I jak im bardziej unikalne doświadczenia zaoferujesz, tym jesteś częściej, wygrywasz. Łącznie z tym, że więcej ci zapłacą i to zaakceptują. Musisz być świetny i to nie może być w folderze napisane, że mamy, to wszyscy piszą w folderach, mamy najwyższą jakość obsługi, bo to jest bullshit, tylko musisz dać tą najwyższą jakość obsługi, taką, że ty wyjdziesz niezadowolony, tylko że wyjdziesz zachwycony. Ty spytasz mnie, może macie przykład? Proszę bardzo, ponieważ miałem tam hotel 4 km od salonu, to w ogóle już w tym nowym salonie, bo zbudowane zostały przez te 3 lata nowe salony, to powiedziałem, że nie będzie tam ekspresu i poczekalni, tylko powstał butik Renault, Boże, już wymieniłem markę niechcący, i bistro, kafe tej marki, wiesz, z butikiem, gdzie klienci mieli, wiesz, sałatki, kanapki i tak dalej, a mogłeś zamówić lunch, który był ci dowożony w ciągu 40 minut z naszej restauracji, z hotelu. Zamawiane. Mogłeś wziąć rower, którym pani z koszykiem mogła pojechać do Tesco oddzielonego 1,5 km na zakupy, jak samochód był, na przykład 2,5 godziny trzeba było. Był szybki internet, pan Łukasz mógł popracować sobie spokojnie z szybkim internetem, komfortowo i kawa była podawana, dziewczyny były przeszkolone przez baristów. I dostawałeś kawę z logo firmy i przez baristę maszyna włoska była kupiona, a nie, wiesz, za 5 zł na tam i dostawałeś nie w
papierowym kubku. Tym samym rowerem mogłeś pojechać do naszego hotelu o takiej porze roku jak teraz, latem, wiosną, i żeby na przykład na leżakach się położyć nad stawem, który tam był. Tam dostawałeś kawę gratis i ciastko. I przy okazji co? Poznawałeś nasz nowy biznes, cross. Co więcej, Łukaszu, mogłeś tam wypożyczyć wędkę. Pójść na pomostek przygotowany. Jak złapałeś rybę, to nasz kucharz ci tą rybę usmażył. Jak ktoś przylatywał z Katowic, a miałem klientów z Katowic, bo chcieli kupić używany samochód sportowy, bo tam uruchomiłem sprzedaż, bo zawalczyłem i mieliśmy samochodów sportowych, no to jechaliśmy po niego na lotnisko do Gdańska i mógł przenocować w naszym hotelu. Jak się domyślasz, zaczęło to działać. W ciągu 2,5 roku, w ciągu 3 lat, no to sprzedaż tam się zwiększyła jakieś 160%, tak sumarycznie, a 50% było klientów było spoza terytorium tego dealera. Co to znaczy spoza terytorium? W większości dealerów, różnych importerów, dealerzy mają terytoria i nie mogą na przykład prowadzić marketingu, wiesz, jest powiedziane, co jest swoim terytorium i nie możesz postawić billboardu, radia, telewizji, gazet. Ale tamte umowy nic nie wiedziały, że powstanie internet, Facebooki i tak dalej. I to możesz robić już, ponieważ tutaj nie ma granic. I znowu, jeżeli umiałeś to zrobić, i to jest to, co ci mówię, to mogłeś przekonać kogoś, że właśnie customer experience jakości obsługi, ktoś gotowy jest przyjechać na przykład z aglomeracji 80 km dalej, bo tam doznawał rzeczy na przykład na serwisie takich, których nie doznawał tutaj, bo był traktowany kolejny numer statystyczny, a do mnie przyjeżdżał i dziewczyna w kafe wiedziała, że pan Łukasz lubi cappuccino i słodzić i 2 cukry trzcinowe, bo było to wprowadzone do CRM-u. No i zapewne, jak, i że lubiłeś zjeść kanapkę taką, taką, no z reguły jakby tak by cię przywitała, pewnie byś był raczej, powiedziałbyś wow, raczej pozytywnie zaskoczony. O kurczę, super, no nie? No zobacz, i takie rzeczy, takimi rzeczami. Wcześniej tego nie spotkałem, tak? I to jest rzeczywiście coś, tak, co... A zapewniam cię, że wiele marek premium i luksury mówią, że tak, i dalej tego nie ma, nie mają takich rzeczy. Mieliśmy przykłady klientów, którzy przyjechali, nie wiem, menadżerka z bardzo marki premium z południa Polski mówiła, Boże, wow, jestem z Lexusa, to po prostu my takich rzeczy nie robimy, no nie? Była w szoku, wiesz, i to potem i o tym opowiadali i szło. Mieliśmy klienta mieszkającego w Nowym Jorku i w Berlinie, który raz do roku do rodziny przylatywał i co roku kupował samochody w rodzinie, nie? Ten facet poprosił mnie o spotkanie nas, żeby powiedzieć, że on w Nowym Jorku i w Berlinie takiej obsługi nie spotkał. No wiesz, no to było mega, poza pieniędzmi, satysfakcjonujące, tym bardziej, że to nie jest miasto, wielka aglomeracja. Ktoś taki mówi, że to jest w ogóle w szoku jest, no nie? On mieszka tu lat w Stanach, w Nowym Jorku, w Berlinie, kupuje, mówię, to jest w ogóle, chciałbym to, gdzie mogę napisać o was i tak dalej, no nie? I to jest to, co ja tłumaczyłem ludziom, że... Mówię, że słuchajcie, my samochodów nie produkujemy, tak powiedziałeś słusznie, bo to produkuje dany importer, dana fabryka, ale mamy wpływ na wszystko w tym salonie i w offline, i w online, gdzie zaczyna wchodzić do nas klient. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dzisiaj musimy mieć świadomość, i to tłumaczę klientom, że strona internetowa dealera to jest ich drugi salon. I musisz tam klienta witać tak samo, jeżeli masz dobre standardy powitania i poprowadzenia go w salonie, musisz go tak samo poprowadzić w online, tym bardziej, że przez pandemię to on najpierw wchodził do twojego salonu wirtualnego na stronę i tam dostawał pierwszy kontakt. No i albo kupowałeś to, albo nie, a wiadomo, że też porównywał, patrzył i mogłeś go, czyli mamy wpływ na wszystko, co dotyczy właśnie obsługi, traktowania, dostarczania doświadczeń. Nie mamy wpływu na to, jakie te samochody są, kto je wymyślił, jakie narysował, zawodność i tak dalej, ale na resztę masz. I tym wszystkim możesz się odróżnić od dealera tej samej marki, który sprzedaje dokładnie takie same samochody. No i dzięki temu o tym będą ludzie mówili, tak? No bo po to się robi, bo tak. Ja wiem doskonale, że nie wiem, 9 zadowolonych klientów nic nie powie, a jeden taki totalnie zadowolony może powiedzieć o tym całemu światu. No ale tych 9 zadowolonych nic nie powie, no bo oni dostali to, czego oczekiwali, że tak powiem, spełniliśmy oczekiwania. No i teraz jedyną taką szansą, żeby ci zadowoleni mówili, to jest właśnie to, o czym ty mówisz, tak? Zrobienie takiego customer experience i zapewnienie takiego doświadczenia,
żeby to nie było tylko takie odczucie, no okej, zrobili to, co do nich należy, tylko rzeczywiście przekroczyli te oczekiwania, wyszli dużo dalej. I wtedy ludzie zaczynają opowiadać pozytywne historie. No, bo, tak? No bo dzisiaj też jakby pułap, poprzeczka poszła dużo wyżej, no nie? Jak masz restaurację, to, że ty robisz przepyszne jedzenie, że mnie nie zatrułeś, że wszystko było zdrowe, to ty nie robisz mi wielkiej łaski, no nie? Jeżeli mi to dobrze podałeś, nie wylałeś po drodze na mnie kawy, wrzątku i tak dalej, to nie jest nic, z jakiego powodu ja miałbym być zaskoczony, no nie? Musisz zrobić coś więcej, żebym ja zrobił wow, że mu powiem, no przecież nie powiem, że nie będę latał po znajomych, opowiadał, słuchajcie, było smacznie, nie dostaliśmy rozwolnienia, kelner nie był chabem, naprawdę godna polecenia, no nie? No raczej z takiego powodu nie. Powiemy albo jak było coś źle i dali ciała, dali dupy, albo jak nas zachwycili, zaskoczyli czymś, prawda? I to jest, i dzisiaj wiemy, że ten obszar customer experience, wow customer experience, no jest jedną z trzech najważniejszych rzeczy też jakby w budowaniu, szczególnie w firmach usługowych, sprzedających usługowych, bo nie tylko jest istotne, ważne dzisiaj, co sprzedajemy, ale także jak to robimy. Jak to robimy i na całym etapie lejka tego procesu sprzedaży i obsługi i potem serwisu, no nie? I to może być decydować, wiesz, dużo przykładów bym dał, dla mnie a powiem marketing, ale zresztą mam nie powiedzieć, że się zastanowiłem, po co ja się czekaję. To jest legendarna gościnność, to jest subbrand Renault Adamoscy, dealer, który jest znany dzisiaj dokładnie jako legendarna gościnność. Nikt inaczej o tej firmie nie mówi. Pierwszy mój cel to było się wyróżnić spod 70 dealerów Renault w Polsce. Tam ta nazwa jest zastrzeżona, nie wiem czy wiesz, jest normalnie zastrzeżona dla firmy, dla całej grupy. Legendarna gościnność. A wracając, no dla mnie na przykład IQOS jest przykładem IQOS, czyli to wiesz, te papierosy nowe Philip Morrisa. Nie wiem, czy ty wiesz, jakie oni mają standardy obsługi swoich klientów. Ja wiem, bo w domu mam i wśród przyjaciół teraz palaczy tego. Oni tam, jak ci się tak grzałka zepsuje, wybijasz na stronie, kurier czy coś przywozi cię, że to jest duża aglomeracja, to w ciągu 6 godzin, żebyś tylko, broń Boże, nie przestał z nimi współpracować i jeszcze dostajesz w prezencie tam lagę tych fajek, no nie? U mnie osoby w rodzinie palące to mówią, i wszystkim jeszcze potem koleżankom opowiadają, jak ci są zajebiści, fajnie wygląda. I generalnie te osoby u mnie w rodzinie, które tego używają, to sprzedały tych IQOS-ów, przestawiły na tego IQOS-a już nie wiem ile ludzi, no nie? I to jest, wiesz, to jest to marzenie każdej firmy, że jesteś jego ambasadorem i wiesz, love brand, no nie? IQOS po prostu to jest genialne. Jedziemy na festiwal, na Green Festiwalu ze znajomymi, nasze kobiety, dziewczyny używają tego IQOS-a. Było stoisko tego IQOS-a, no to wiesz, koncert był mniej ważny, bo one mogły tam jakiś quiz, coś tego i Jezu, za darmo dostałyśmy dwie lagi, no nie naszego ulubionego zapachu. Ja mówię, ja pierniczę, no nie wierzę, no nie? Potem rano jutro, jak się powiedzieli, zalogujemy, to znowuż dostaniemy, rozumiesz? I stały, tu koncert leci, nie, organka, one tam, bo się quiz rozwiązują, no nie, u IQOS-a, no nie, bo dostaną za darmo całą lagę tego, no nie? Mistrzostwo świata. Nie namawiam. Nie namawiamy do palenia, ale namawiamy do obserwowania, jak to robią po prostu. Tak, jako case, tak, to jest dla mnie taki jeden z case'ów, gdzie no, budują sobie fantastycznych klientów, wychowują, którzy im sprzedają, no nie? Którzy im sprzedają to dalej, no bo wiesz, no, tyle koleżanek, ile które zostało przełożone. No i jeszcze dodatkowo, wiesz, aspekt, to jest zdrowsze. No tak. To jest zdrowsze, niższa temperatura i tak dalej. No, generalnie samo zdrowie. Mistrzostwo świata. Poznałem dyrektora zarządzającego na Europę, porozmawialiśmy też o tym trochę, to jest ich, mają świra na punkcie właśnie, wiesz, wow customer experience, pilnują tego jak, to jest, pilnują, monitorują, badają i cały czas czujni są, żeby wiesz, żeby poziom szczęśliwości użytkowników, żeby był cały czas banan. I widać, najwyraźniej to działa, no nie? No. No i te jeszcze piękne opakowania, piękne torebki prezentowe, więc to wszystko ten... Tak, tak, no wiesz, jest to tak, tutaj znowu... doświadczenie błędne. Tak, poszli trochę tak, wiesz, no tym co iPhone, no nie? Bo to jest ładny gadżet, one są teraz w różnych kształtach, w różnych kolorach, tak, ale to ma dużo... Palcem, materiał jest taki przyjemny. Tak, tak. Dokładnie. No, ja to obserwuję sobie z boku, no może faceci są mniej czuli, no ale kobiety mega są na to czułe, wiesz, tam kolory sobie wybierają, to ja mówię, ja pierniczę, przecież to jest urządzenie do palenia fajek, no nie, na lokal. No i przepotężny... Jeśli oczywiście wykładają obok swoich... Tak, tak.
Także no jest to przykład taki, który mi przychodzi do głowy firmy, marki, która raz, że stworzyła nowy brand, prawda? Bo wiesz, że to jest do Philip Morrisa należy, którzy wyprzedzili też, wiesz, bo to Unia Europejska ograniczyła normalnej z wyprzedzeniem, bo popatrz, to jest też taki przykład, patrz, marki branding brandu, który zajął pozycję numer jeden, bo inni producenci też opracowali swoje, ale IQOS absolutnie zajął pozycję, osadził się, są inne, ale patenty, dzisiaj jest IQOS i reszta świata, tak jak mówisz, Apple i reszta świata, no nie? Czy tam Samsung i reszta świata. I w tej chwili są tam różne te, próbują, widzę u nas tam w Trójmieście latem chodziły promotorki tych innych konkurencyjnych urządzeń, ale wiesz, tam każdy ogląda, że nie, my to tam tego IQOS-a, no nie? Także nie jest łatwo tym pozostałym graczom. Zajęli pozycję, że tak powiem, w głowach konsumentów, że tak powiem, wyjątkową. To trzeba taki wiesz, pewnie dla nas pewnie, myślę, że to, jak tak się spojrzy na to, przeanalizuje, to w ogóle fajny case, jeżeli chodzi o, wiesz, to właśnie o marketing, o branding, no tam mistrzowsko to rozegrane, zaplanowane i szapoba. Od strony takiej, wiesz, naszej zawodowej, jak na to patrzy. No absolutnie, bo w ogóle nie jestem palaczem. O wszystkie touchpointy też zadbali, no bo to i SMS-y, i maile, i to cały czas przychodzi, i cały czas są w kontakcie. Druga firma, która przychodzi mi do głowy, to wiesz, to jeszcze InPost, no nie? I ostatnie półtorej roku InPost co zrobił? Mistrzostwo świata galaktyki. Myślę, Maciek, że moglibyśmy tak długo, i tak jesteś już rekordzistą, jeśli chodzi o długość od odcinka, bo staram się zazwyczaj... To się wytnie, Łukasz, to się wytnie. Poniżej, nie, absolutnie szkoda by było cokolwiek z tych twoich wypowiedzi powycinać, tak? No bo masz tą umiejętność, tak powiem, z tych wszystkich twoich historii płynie niesamowita wiedza, niesamowite, no, cała masa tipów tam po prostu się pojawiła w trakcie, bez używania jakichkolwiek definicji, teorii, tak? Kompletnie jest niepotrzebne, zresztą o tym mówiłeś. Gdybyś mógł na koniec tego spotkania jeszcze powiedzieć słuchaczom, a mam nadzieję, że wśród nich są zarówno studenci, jak i przedsiębiorcy, a też marketerzy, gdzie ciebie najlepiej śledzić, gdzie ciebie można obserwować? No to oczywiście, jeżeli szczęśliwym zbiegiem okoliczności wróciłem na LinkedIna, to polecam oczywiście, bo pewnie nadal będę na LinkedInie aktywny, bo nawet domaga się, to jest duża przyjemność dla mnie, moja społeczność, to raczej stamtąd nie ucieknę. Zapraszam na moją stronę, niedługo pojawi się też nowa strona, która jest w produkcji. No i pewnie na Facebookach, na Instagramach jestem, ale umówmy się, na Instagramie to nam się wygłupiam, tylko żeby mieć bardziej styczność. Także śledźcie w tych, które wymieniłem. Jeżeli się zepnę dobrze i znajdę czas, to jak obiecałem, spróbuję ku naszemu wspólnemu doświadczeniu, zobaczę z tym TikTokiem, no nie? Trochę powalczyć. No i pewnie, jeżeli tu nie będzie żadnej pandemii, długa przerwa była, ja tam dosyć dobrze się czuję, znaczy wystąpień, aczkolwiek powiedziałem, ja tam nie będę się ścigał i nie będę na wszystkie jeździł, jak tam, ale na jakichś ciekawszych, jak gdzieś mnie zaproszą, no, ponieważ też lubię kontakt z ludźmi, no pewnie gdzieś tam się też można śledzić, pewnie gdzieś się tam będę pojawiał, no nie, ale nie, jakby nie będę żył z tego, bo to nie jest mój pomysł na to, żeby żyć z wystąpień, ale jak będzie jakaś fajna impreza, fajne towarzystwo, to zapraszam i pisuję także felietony, ale to może dla kogoś zainteresuje. Pisuję felietony w magazynie Manager Floty. To jest magazyn poświęcony automotive. Bardzo fajny, polecam. Zaprenumerować może wersję digitalową, jest na Onecie. Ja pisuję felietony. Uwaga, ja nie pisuję w Manager Floty o samochodach. Tylko piszę o marketingu, o zarządzaniu firmami, to dostałem propozycję od redaktora naczelnego i właśnie nie piszę o samochodach, ja się nie znam na samochodach. Ja tylko pracowałem dla Renault, Volkswagena i paru marek, ale nie znam się na, jak mnie ktoś pyta, kolega dzwoni, Maciek, tam mi się coś zrobiło, ja mówię, ale ja się nie znam, ale przecież pracowałeś dla tylu marek. Ale ja nie jestem mechanikiem, ja wiem, gdzie paliwo wlać, płyn do spryskiwaczy i umiem jako użytkownik, także zawsze od razu mówię, nie znam się na samochodach, ale bardzo lubię samochody, jestem pasjonatem samochodów, szczególnie takich tych starszych różnych. To tam na razie można mnie znaleźć, zobaczymy, czy gdzieś tam byłem też na Politechnice Gdańskiej, zobaczymy, czy coś tam wrócimy, czy nie.
Super. Maćku, dzięki wielkie za to, że znalazłeś czas, za tą całą masę inspiracji i takiej mądrości biznesowej, marketingowej, która płynęła z tych twoich wypowiedzi, zupełnie bez słodzenia, tak? Bo to są takie historie, z których można naprawdę czerpać inspirację i niesamowitą wiedzę. Dzięki wielkie. Łukasz, wiesz, spuentuję to tak, no bo wiesz, no. Mam przebieg stary, jestem stary i siwy, no nie? To już jak Joda, no nie? To już tam, wiesz, po tylu latach jeszcze coś można powiedzieć, nie? Nie wiadomo, ile zostało, no nie? Także trzeba się cieszyć. Ja tobie bardzo dziękuję za zaproszenie. To była duża przyjemność. Poznaliśmy się ładnych parę lat temu dla wszystkich jeszcze ujawnie w kontakcie klient, prawda, firma. Bardzo cenię to, co robisz, uczę się dużo od ciebie, będę śledził. Mam nadzieję, że się spotkamy też w najbliższym czasie gdzieś w offline. Dobrze mówię, w offline? Tak, w offline, w realu. Tak. W prawdziwym świecie. Się ciepło, także dzięki bardzo. W prawdziwym dzięki. Świecie, tym bardziej, że cholera, jesteśmy razem z Trójmiasta. Tak jest. Aloha. Cześć. Aloha. Czyli co, tak to się robi. Tak, te palce, to jest aloha, tak. Niektórzy jak nie przykładasz tutaj, to nie telefon. Tak, to jest aloha, a dokładnie ten sam symbol taki, to jest szaka. Nazywa się szaka. Okej. Okay. Możesz to zaobserwować na moim samochodzie jednym, tym Z4, jest aloha, a na motocyklu jest szaka. I aloha marketing, twój hashtag również, który się pojawia często w komunikacji. Aloha marketing, nie, i firmę drugą, którą założyłem, nazywa się aloha marketing. Bo ja założyłem firmę drugą, specjalnie nazywa się aloha marketing. No i to też tam gdzieś buduje, ma się kojarzyć z tymi pasjami moimi, bo a czemu nie, no nie? Dobra, to do zobaczenia. Trzymaj się, do zobaczenia. Fizycznym. Ty słuchaj, tutaj ten licznik pokazuje, prawda? Godzinę 30 gadaliśmy?